Jesteśmy dzisiaj na webinarze. Witamy wszystkich 159 osób. Jak na razie Gutowski wyszedł, jest 158. Nie, już skoczyło 160. O, jak wyszedł Gutowski, to skoczyło, bo zaczął oglądać. O, patrz, Michał Panek poleca Sandrę. Właśnie robiła mieszkanie. Sandra jest the best. Super. Sandra. Więc bierzesz Sandrę i kurczę, masz zrobione. Robert Grygiel, witamy. Maciej Zalewski, słuchajcie, cieszymy się, że dzisiaj chcecie być wilkami, czyli dominować na rynku w sprzedaży. Będziemy dzisiaj mówić o czym jeszcze nie rozmawialiśmy przez internet, bo do tej pory Adam i Roman szkolili nasze siły sprzedażowe na miejscu. Cóż to byli za ludzie, naprawdę, to były fajne szkolenia. No, trzeci etap u Wojtka prowadzimy. Tak, tak. Teraz trzeci etap jest 31 marca w niedzielę, więc zapraszamy wszystkich, kto jeszcze nie brał udziału w trzecim etapie. Ja w ogóle taką promocję zrobiłem, że jak ktoś zapisał się na warsztaty w 2015 czy 2016, to może przyjechać po prostu za mniej niż pół ceny, tylko niech napisze. Czekaj, tak zamilkuj, bo czekasz, aż to będzie wow, Wojtek. Tak, biorę cztery. Okej. Ty, Agnieszka napisała, że sami przystojniacy. Nie wiem, czy ktoś oglądał Wikingów, tu jest Ragnar Rodbruk. Dzisiaj będzie po wikingowemu uczył nas sprzedawać. Ale fajnie was widzieć, fajnie was gościć. Słuchajcie, ja chciałem się pochwalić, że kiedyś podeszła uczestniczka szkolenia i poprosiła, żebym podpisał książkę Ragnar. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co mi chodzi. Nie wiedziałem, jak to napisać. Nie? Dopiero później się dowiedziałem. Dobra, to miłe. To takie tytułem sprzętu. Tytułem wstępu, o czym mówimy dzisiaj. Dzisiaj będziemy doskonalić się w sprzedaży, będziemy rozwikływać zagadki, jak sprzedawać dobrze mieszkania. Podzielimy sobie ten proces sprzedażowy na pewne etapy. Na każdym etapie zastanowimy się, co jest najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby odnieść sukces, czyli w miarę szybko sprzedać. Ja to prawda mówię, że jak się dobrze kupi i dobrze wyremontuje, to mieszkanie samo się sprzedaje. Ale czasami jest tak, że mimo wszystko jednak trzeba użyć siły perswazji, umiejętności przekonywania, bo wiesz, możesz sprzedać na przykład i zarobić 30 tysięcy, a możesz wystawić mieszkanie i zarobić 80. I teraz przy tych 80 tysiącach, jeżeli to nie jest fuks, to musisz użyć swoich umiejętności. O tych umiejętnościach będziemy rozmawiać. A teraz najpierw to ja powiem, dlaczego tu jest Adam i Roman. Może już poznaliście właśnie. Adam i Roman, my poznaliśmy się w 2008 roku. Dokładnie, 90. Myślałem, że Roman już będzie chciał mnie prostować, bo kiedyś powiedziałem, że w piątym Roman mnie sprostował, ale ja pamiętam, 2008. Ty co mnie tak kotwiczysz, że takiego, że ja cię prostuję? Ja się ciągle od ciebie uczę, ty jesteś moim mentorem, gdzie ja bym ci coś w ogóle zapytał? Ale ty mnie uczysz sprzedawać. No, no. Prowadziłem wtedy zespoły sprzedażowe w mojej firmie internetowej i Pawła, mojego wspólnika, go3.pl. Mieliśmy wtedy 120 handlowców, trzeba było ich szkolić, szkoliliśmy ich sami, ja ich rekrutowałem, prowadziłem do boju, mówiłem ich kuźwa jak mają robić, a oni tak robili inaczej. I wpadłem na pomysł, że jak im powie ktoś inny to samo, ale może z lepszym akcentem, to może z akcentu to może poskutkuje. No i faktycznie okazało się, że trafiliśmy na specjalistów, Adama i Romana, którzy reprezentują firmę Alfianco. Alfianco to znaczy? To jest ksywa Romana ze studiów, znaczy to z boku. Po włosku. U boku, to po włosku, u boku, bo my towarzyszymy na co dzień siłą sprzedaży. Towarzyszymy handlowcom, sprzedawcom na co dzień. Uczymy ludzi, którzy żyją ze sprzedaży, jak sprzedawać, czyli jak pomagać drugiemu człowiekowi poprzez odpowiednią prezentację produktu, prezentację oferty, obronę ceny i różnego rodzaju techniki sprzedaży, które mają pomóc w takim skutecznym sprzedawaniu. To tym się specjalizujemy. I gdy Adam i Roman pojawili się na szkoleniach naszych, zaczęli przekonywać handlowców do bardziej skutecznej pracy. Dawali im techniki, o których ja nawet nie wiedziałem, nawet nie marzyłem. Te techniki sprawiły, że sprzedaż rosła. I tak współpracowaliśmy przez wiele lat, aż do 2014 roku, kiedy wyjechałem do Włoch. Wtedy przestaliśmy już aktywnie w go3.pl działać, ale po powrocie z Włoch w 2016 okazało się, że mamy uczestników warsztatów, którzy też chcieliby posłuchać trochę o tych metodach sprzedażowych. I o ile ja mogę powiedzieć, jak to robię z własnego doświadczenia, tak ja nigdy nie pamiętam tych technik negocjacji, tych metod obrony ceny, tych prezentacji, tych wszystkich sztuczek, kruczek. Adam i Roman tym żyją, ponieważ od wielu, wielu lat szkolą siły sprzedażowe w różnych korporacjach, szkolą przedsiębiorców. I tak pomyślałem, to wracajcie, to dawajcie. No i Adam i Roman mówią, ale co, ale jak, ale nieruchomości. I wtedy
oni przeszli przez mój materiał szkoleniowy. Przeszedł szkolenie storytelling. Zanim się z nami spotkał, to nie mówił nic. A teraz storytelling. No, no i co się ciekawego okazało? I okazało się, że kurczę, faktycznie oni zaczęli się odnajdywać w inwestowaniu w nieruchomości. Przełożyli wszystkie swoje umiejętności też sprzedażowe na inwestowanie w nieruchomości i dzisiaj, szkoląc naszych uczestników warsztatów, również wiedzą, o czym mówią. Ale ja chciałbym ich przedstawić jeszcze z innej strony. Chociażby z takiej, że jak ja zacząłem sprzedawać swoje warsztaty, to mówię, kurwa, pewnie robię to źle. Więc pojechałem do nich na mentoring. Mówię, panowie, trzeba to poukładać. Ja pamiętam, żeśmy siedzieli i układaliśmy te procesy sprzedażowe przy webinarze, te oferty handlowe. Tak było. Ja pamiętam, kiedyś siedzimy, a oni mówią, ty tyle pieniędzy masz, a kurczę, wyglądasz jak... Może byś sobie kupił lepsze auto. To jakie? No Maserati byś sobie kupił. Nie, no, myśmy mieli na myśli, żebyś Passata sobie kupił. Na Passata. Ty zrozumiałeś Maserati. No bo ja chciałem realizować swoje marzenia. Więc kupiłem jedno, oni mówią mało, kupiłem drugie, potem trzecie. A sąsiedzi mówią, co ty, salon Maserati otwierasz na podwórku? No i tak się zaczęło. Ale to, co mnie najbardziej ujęło w Adamie i Romanie, to to, że oni kreatywnie podchodzą do sprzedaży. I jeżeli byłeś na maratonie w czerwcu, albo miałeś możliwość oglądać transmisji, oni zrobili niesamowitą rzecz, a mianowicie wymyślili coś takiego jak Teach Art, to jest szkolenie ze sprzedaży przez sztukę. No i dzisiaj w Teatrze Kamienica wystawiają swoje projekty, swoje sztuki, gdzie przychodzisz, patrz na sztukę w teatrze, a jednocześnie śmiejesz się i uczysz się. To jest niesamowite. Wojtek, bardzo ci dziękuję. Kiedy wy macie następne? Jesteś wspaniały człowiek. Kiedy wy macie jakieś następne? Wojtek, mamy 5 marca, ale tam już nie mamy biletów, mamy już wszystkie wyprzedane. Na ten 22 maja mamy Nieboski Fuck Up, jeżeli nie widzieliście na maratonie w styczniu. W czerwcu. W czerwcu to było, tak? W czerwcu, jeżeli nie widzieliście na maratonie w czerwcu, to mamy Nieboski Fuck Up. Ale to już tak, ty tego marketingu, dawaj, jedziemy z no ale to tytułem wstępu, dawaj, żeby was przedstawić. No to jedziemy, mamy 200 osób, witamy was ponownie i lecimy. Marek Bednarkiewicz, znowu człowiek, kurczę, tutaj z Uniejowa, który właśnie kupił kawalerkę w Łodzi na Wróblewskiego, był dzisiaj na szkoleniu. Grzegorz Majcher, to nasz człowiek, który wszystkie grafiki nam obrabia. Pozdrawiamy cię, Grzegorz, kurczę, ty jesteś najlepszym grafikiem na świecie. Ania Malinowska, ciao Wojtek, Ania to jest moja sąsiadka. My nie skończymy tego. Znajoma. Cześć, Ania. Ania. Buonasera, come va? Ania, ciao, hai mangiato la pizza stasera? To jest Włoch, Warszawa. Nie wiem, czy wiecie, że Roman studiował we Włoszech. Mówiliśmy, że to Alfianko, Alfianko, noi siamo Alfianko. Ania, ciao, benvenuta. Dobra, Ania, teraz Ania Mozer mówi, ruszajcie, bo idę jeść pizzę, więc startujemy. Moi drodzy, więc ja powiem tak tytułem wstępu tylko, a potem wy rozumiecie. A ty nie był jeszcze, aha, dobra. Nie, ale ja już powiem o tym, jak ja podchodzę do sprzedaży. Okej. Okay. Ja podchodzę do sprzedaży tak. Dzielę na odpowiednie kawałeczki proces sprzedażowy. Ja uważam, że pierwsza sprawa, oczywiście na samym początku, to jest odpowiedni home staging. Home staging to jest przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. To jest pierwszy krok, który musisz zrobić. Albo zatrudniasz fachowca, albo sam podglądasz gdzieś, uczysz się i robisz ten home staging. W Łodzi najlepsza osoba do home stagingu to oczywiście Marta Małyska, która tam jest i nas ogląda. Marta, możesz napisać telefon do siebie, to już ci reklamę robię. Jeżeli mamy tutaj innych home stagingerów, to też piszcie teraz w komentarzach kontakty do siebie, z jakiej miejscowości jesteście i od razu będziemy tutaj networking robić. Na przykład w Warszawie mamy, Adama Grzymskiego żonę. Adam to piłka nożna. Ale inwestują w nieruchomości. Tak. W Kujawsko-Pomorskim mamy Martę Boćkowską, która świetnie z home stagingiem sobie radzi. W Poznaniu mamy Agnieszkę Ligus Kończak, która świetnie. I to jest przygotowanie nieruchomości. Potem piękne zdjęcia i mamy ogłoszenie. Ogłoszenie, to jest drugi krok, ogłoszenie. I teraz co ciekawego, bo ja na przykład napisałem taką książkę, Zarabianie na nieruchomościach i tam przygotowałem wielki opis, jak to ogłoszenie powinno wyglądać. I teraz uwaga, po latach doświadczeń, bo do dzisiaj z 550 mieszkań w całej Polsce żeśmy zrobili z uczestnikami warsztatów, okazało się, że to nie jest do końca tak, jak ja tam napisałem. To znaczy, to jest taki wzorzec, ale wcale tego nie trzeba robić, bo okazuje się, że dla internauty, który poszukuje mieszkania, najważniejsze dla niego jest... Ale co, lokalizacja. Lokalizacja, zdjęcia i on jak widzi, że mieszkanie mu się podoba i jest to w miarę w cenie, to on bierze telefon i dzwoni. Tak. I tutaj wchodzimy my. I nie trzeba się nie wiadomo jak rozpisywać. Teraz mamy trzeci punkt, to jest
to jest rozmowa, proszę pana, czy to panu, tak? Halo, i tu jest badanie potrzeb klienta. Badanie potrzeb, proszę bardzo. Tak, proszę, ja mam tylko takie pytanie, bo tutaj powiedziałeś, że generalnie dobre mieszkanie się sprzeda samo. Teraz powiedzcie mi, czy to nie jest tak, bo ja też tak myślę, że jak jest dobra oferta, to ona znika bardzo szybko, tak, nie? Mhm. Szczególnie, że wasze mieszkania są bardzo fajnie też wykończone, ich nie ma dużo na rynku, tak jak ja teraz szukam sobie domu albo jakiegoś dużego mieszkania u siebie tam w Rosusie, no to nie ma za bardzo jakichś takich ofert, które by były tak fajnie wykończone. Powiedzcie mi, czy jeżeli to tak szybko znika, na przykład, że mówisz, że się tam nawet technik sprzedaży za dużo nie trzeba, czy to nie jest tak, że tam jeszcze jest potencjał do tego, żeby więcej zarobić? To znaczy, czy cena po prostu nie była za niska, skoro to tak? Samo. Tak, ja też tak uważam. Pośrednicy mówią, że jak mieszkanie wystawiamy, to powinno ono być w cenie rynkowej, bo przyjemy rynek, zawyżamy ceny. Ja jestem wręcz przeciwnie do tego nastawiony. Uważam, że mieszkanie jest warte tyle, ile za niego jest ktoś w stanie dać. Oczywiście ta druga strona się zgodzi, czyli windujemy cenę, a potem systematycznie schodzimy. I mieszkanie idzie za maksymalnie wysoką cenę, bo nam na tym zależy. My robimy to dla biznesu, nie robimy, znaczy niektórzy robią to dla fanu, nie? Marta Małyska na przykład z tego ma fajny fan, bo ona robi piękne mieszkania i ona tam nieważne, czy sprzeda za tyle, czy za ile, ale że piękne mieszkanie. Ale my na przykład ekonomiści podchodzimy do tego, napracowałem się, chcę wycisnąć jak najwięcej. Dla mnie to jest różnica, czy zarobić 20 tysięcy, czy 40 tysięcy na mieszkanie. Tak, słuchajcie, w zależności od branży, wydaje mi się, znaczy, bo tutaj dlaczego w ogóle mówimy o technikach sprzedaży, czy w ogóle dlaczego mówimy o tym, żeby stosować pewnego rodzaju gdzieś tam metody wywierania wpływu czy perswazji na klienta. No wcale nie po to, żeby mu wcisnąć jakiś chłam, bo przecież wasze mieszkania są piękne, są kupione jako perełki, w dobrej lokalizacji, są dobrze wykończone, mało tego, są przygotowane tak, że się klientowi podoba. I teraz przychodzi taki moment kontaktu osobistego. I ten moment może albo podbić twoją ofertę, w sensie takim, że utwierdzić klienta w tym, co widzi i mówi, kurczę, rzeczywiście super. Zobaczcie, klienci są też relacyjni, więc będą przerzucali relacje, które odczuwają jakby od was, będą przerzucali na to mieszkanie. Czyli to, w jaki sposób ich potraktujecie, w jaki sposób będziecie się zachowywać, to w jaki sposób, jakie techniki będziecie prezentować, będzie wpływało na to, czy, uwaga, to mieszkanie rzeczywiście można sprzedać trochę drożej, czy po prostu niestety nie? Ja tak widzę. Normalnie w handlu to jest tak, że dobra prezentacja oferty, dobry handlowiec jest w stanie zrobić nawet 10, 15, czasem nawet 20% różnicy w cenie, tak? Czyli jeżeli mam dobre, że tak powiem, umiejętne zaprojektowanie całego procesu sprzedaży. No identycznie będzie z nieruchomością, to jeżeli te wszystkie techniki sprzedaży są niepotrzebne, to tak jak mówi Adam, rzeczywiście zdaje się, czy tam Wojtek, zdaje się, że jest tak, że cena, którą byśmy dali, jest za niska, skoro klient przychodzi bez żadnego naszego udziału, jakby od razu to gdzieś tam kupuje. No więc sam pierwszy moment, no, żeby pójść w konkrety, bo my chcemy dzisiaj wam zostawić takie mięso, takie ważne rzeczy, żeby już tam, to jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich i dobra, i jedziemy. Dzwoni klient i zazwyczaj jest to telefon pod tytułem: przepraszam bardzo, czy ta oferta jest jeszcze aktualna? Jest ten moment, słuchajcie, to jest moim zdaniem bardzo ważny moment. Dlatego, że to jest moment, w którym klient chce was ustawić w pewnej pozycji, w której wy jesteście zależni od niego. Zobaczcie, jaka to jest sytuacja. Wy macie ogłoszenie, zamieściliście ogłoszenie, teraz on dzwoni i teraz on dzwoni z pozycji siły. Zadaję pytanie, przepraszam bardzo, czy to ogłoszenie jest jeszcze aktualne? No i ty teraz jako ten, który jest trochę podłożony, czyli w pozycji słabości, mówisz, no tak, jeszcze jest aktualne. Czyli uwaga, już sobie zyskuje taką przewagę psychologiczną, no skoro jeszcze jest aktualne, to znaczy, że pewnie coś jest nie tak, różne rzeczy się domyśla. Drugi pytanie, przepraszam bardzo, a czy tam jest garaż? Ty mówisz, no nie, w ofercie nawet nie ma, w ogłoszeniu nie ma, że jest garaż. Przepraszam, a balkon? Wiedziałem, że zapytał balkon i teraz pytał balkon. Zobaczcie, zadaję sobie pytania, robi z tego taki quiz, a ty cały czas odpowiadasz na przykład, że nie. Zobacz, jak bardzo zmniejsza się twoja pozycja. Więc na tym etapie pierwsze, co należy zrobić, trzeba przejąć inicjatywę w rozmowie. To znaczy, to nie klient ma być tym, który dzwoni, robi tobie quiz, tylko odwróć sytuację. Tak, słuchajcie, bo to jest, znaczy, bo widzisz, bo powiedziałeś, że to jest tak, że klient jakby robi nas z pozycji siły, że on coś jakby działa, zabrzmiało jakby świadomie, a
To wszystko jest prawda, on tak robi i tak to wygląda finalnie, natomiast w moim takim odczuciu wydaje mi się, że to jest nieświadome. On po prostu zadaje pytania kolejne do ogłoszenia, bo czytam wiele ogłoszeń i po prostu ta sytuacja, w której się znajdujemy, tej rozmowy, wygląda tak, że to jest gra psychologiczna. Klient stara się określić, on sobie popatrzył, on nie jest tak jak wy, nie wiem, nie jest, o ile nie jest inwestorem, to nie ma tam tabelek, Exceli i on nie do końca wie, czy to, co znalazł, to jest na pewno super propozycja. On mówi może drogo i trochę to, czy to jest super propozycja, to się będzie orientował po popycie na tą propozycję. Jeżeli on się zorientuje po telefonie, po twoim zachowaniu, po pierwszym momencie, że tam jest dosyć duży popyt na to mieszkanie i to mieszkanie może mu uciec, no to jest ten moment, w którym on mówi, trzeba łapać. Czyli nie? Tutaj jakby walczymy o to, komu tak naprawdę ma na tym mieszkaniu, czy na tej nieruchomości, komu tak naprawdę ma zależeć. W sensie takim, czy jemu ma bardziej zależeć na tym, żeby ją kupić, czy tobie bardziej na tym, żeby ją sprzedać. I tutaj o to się toczy tak raz. Zobaczcie, więc jeżeli klient dzwoni, zadaje ci pytania, ty na nie odpowiadasz, a jeszcze jesteś grzeczny, bo tobie zależy. Więc mówisz, proszę pytać o wszystko, ja na wszystkie pytania oczywiście odpowiem, ja bardzo chętnie, proszę pytać. Tak, już mówię, gdzie to jest tam i to jest naprawdę dobre miejsce. Czyli generalnie, jak ty już zaczynasz pokazywać, że ci za bardzo zależy, to klient troszkę, ja nie mówię, że to jest proces świadomy, może to być proces nieświadomy, klient obrasta w piórka po prostu. Ja, my to mówimy w takim naszym języku, bo mamy, Wojtek już wie, taki dość mocny język, on nas bardzo ogranicza, w sensie takim prosi nas o spokój. Klientowi się w dupie po prostu przewraca, w tym sensie, że on dzwoni, ciebie spycha do takiej pozycji i wtedy jakby masz gorszą pozycję wyjściową, potem negocjacyjną. Nie? Tak to mniej więcej. Trzy osoby odeszły właśnie. Powiedziało, ham, zrzucił komentarz ham. W tyłku ci się może troszkę przewróciło, nie? Czy coś takiego? Tak, no i no właśnie. Tak, dostaliśmy tutaj komentarz. Dostaliśmy SMS-a, żeby się uśmiechnął, ci uśmiechałeś. Tak. No i pierwsze, co polecamy zrobić, no to odwrócić sytuację, to znaczy nie wykluczamy grzeczności. Możesz być grzeczny, natomiast nie taki, nie pokazywać uległości tak bardzo. Czyli nieuległy, grzeczny, ale nieuległy. Czyli... Cóż to by konkretnie znaczyło? To znaczyłoby to, że jeżeli klient zaczyna zadawać pytania, to należy szybciutko odbić piłeczkę i powiedzieć metakomunikat na przykład. Metakomunikat to jest jakby taka informacja do tego, co się będzie działo i dlaczego proponujesz akurat, żeby to się tak działo. Czyli mówisz na przykład, wie pan co, ja za chwilę odpowiem na wszystkie te pytania, natomiast ja mam bardzo dużo w tej chwili telefonów i sam się zastanawiam, jak to poukładać, dlatego ja zadam kilka pytań i jeżeli będzie wszystko ok, jeżeli pan rzeczywiście to ogłoszenie tak rozumie, jak ja je napisałem, no to wtedy będziemy mogli się umówić. Na przykład. Dobra, super. I jeszcze tylko wcześniej takie zdanie wtrącające. Wie pan co? Jeszcze na tą chwilę jeżeli klient dzwoni, mówi, czy ogłoszenie jest jeszcze aktualne, takie pierwsze... Bo to po pierwszym pytaniu dzwonię, będzie przyjęcie, tak, nie? Dzwonię w sprawie ogłoszenia i chciałem się zapytać, czy to ogłoszenie jest jeszcze aktualne. I wtedy, zanim powiemy ten komunikat, to takie krótkie zdanie, wie pan co, na tą chwilę mogę powiedzieć, że jeszcze jest. Nie? Coś takiego, czyli bardzo dużo tam zostawiamy w domyśle. Na przykład, czego, jakbyś ty się, weźmy tak fajnie, interaktywnie, trochę Wojtka, pobudźmy, żeby się... Halo, dzień dobry. Nie, poczekaj. Chciałem, żebyś dzwonił. Czy nie, to ty dzwonisz. Ja dzwonię. Ja mówię, halo, słucham. A, dzień dobry. Proszę pana, w sprawie ogłoszenia dzwonię, czy jeszcze jest aktualne, to na Lubelskie. Aha. Wie pan co, bardzo dziękuję za telefon. Na tą chwilę oczywiście jeszcze jest aktualne, a proszę mi powiedzieć, bo wie pan, dostaję dużo telefonów, potem się muszę, będę się musiał umawiać i chciałbym, żeby i panu czas, i mi czas trochę oszczędzić. Kilka pytań panu zadam. Proszę mi powiedzieć, jakiego mieszkania pan... Romek, zupa stygnie! Chodź, kto tam gada? Widzicie, co się dzieje? Chodzi o to, żebyście to wy zaczęli klientowi zadawać pytania. Podświadomie klient to będzie czuł, że skoro ty pozwalasz sobie na to, żeby zadawać mu pytania, żeby robić trochę quiz, trochę jak to, rozmowę kwalifikacyjną, no to zapewne masz tam dobrze. Znaczy, że masz dosyć duży dopływ klienta, nie? No to jest jakiegoś rodzaju... O, to jest fajne, co powiedziałeś, że to taka trochę rozmowa kwalifikacyjna, nie? To on dzwonił, żeby ci zrobić quiz, a tym on dzwoni i mówi, ja chciałbym tam jeszcze przyjść do pracy, a ty mówisz, zaraz, proszę mi powiedzieć, jaką szkołę pan skończy, nie? Czyli to odwrócenie totalne ma być identycznie w wynajmie mieszkania. Akurat ja
ja nie flipuję, tylko żyję z wynajmu i mam sytuację, kiedy od czasu do czasu, przepraszam. 30 nieruchomości. Ja się wolę kojarzyć z tobą, przepraszam. Więc jak jest wynajem, to ktoś dzwoni i mówi, że to ogłoszenie jest jeszcze aktualne. Ja mówię, na tą chwilę tak, bardzo dziękuję, że pani dzwoni, zawsze grzeczność cały czas, bardzo szacunek do klienta, bardzo dziękuję, że pani dzwoni, na tą chwilę tak, natomiast wie pani co, od razu powiem, żebyśmy nie tracili czasu, ja i pani, bo to po prostu dużo tego się w tej chwili dzieje. Proszę mi powiedzieć, kto tam ma mieszkać, dla kogo pani chce mieszkanie na wynajem? Ale po co? I patrzcie, ja już powiedziałem, dlatego, że ja nie chcę, ja powiedziałem, bo ty od razu tu stajesz w sytuacji wymyślonej, która nie będzie miała miejsca, jeżeli ja zrobię dobry metakomunikat. Jeżeli ja powiem, nie chciałbym tracić pani czasu, dlatego, że tam się dużo dzieje, umawiam się na spotkania, chciałbym pokazywać mieszkanie tylko tym, którym naprawdę zależy, to proszę mi powiedzieć, to ma być mieszkanie dla pani, czy szuka pani dla kogoś? Nie? To rzadko kto powie, a po co? To tylko powiedzą, nie, właśnie zaczyna się taka gra, w której klient mówi, nie no, szukam dla siebie. Dobrze, a jakiego mieszkania, proszę mi powiedzieć, pani szuka? Jakie to jest mieszkanie, które byłoby dla pani idealne? W jakiej perspektywie czasowej, pani w jakim celu te pytania zadajecie? No właśnie, no to myślałem, że tam... Ale tam gdzieś wybrzmiałeś. Ja słuchałem, ale chciałbym, żebyście je powtórzyli. Dobrze. Słuchajcie, tworzymy wrażenie tego, że mieszkanie jest trochę mniej dostępne niż ono jest. Nie. Rozumiem. Po to, żeby... Doskonale. Ja wiedziałem, że będziesz twardego policjanta grał. Właśnie tworzymy wrażenie, że mieszkanie jest trochę mniej dostępne niż ono jest, że mamy bardzo dużo klientów. Po to, żeby ułatwić, wiecie, bo to nie jest tam jakiś... Niektórzy powiedzą, to oszukujemy, czy coś takiego. Nie, no my musimy, nawet jeżeli coś jest pięknym produktem, to musimy ułatwić klientowi zrozumienie tego, że ten produkt jest piękny, nie? Czasami naprawdę są produkty, które rozwiązują problemy ludzi, a ludzie nawet o nich nie chcą słuchać, nie? Więc od początku gramy na to, żeby klient zobaczył potencjał tego mieszkania, żeby zobaczył jego wartość, żeby bardziej chciał, niż chciał do tej pory. On dzwoni, on do końca nie wie, może się umówi, może się nie umówi, no już dzwoni, to już pewnie się chce umówić. Natomiast jeszcze nie wie, jak do tego podchodzić, czy to nie jest za drogo. I nagle słyszy, że to mieszkanie może mu uciec. No to wtedy cena przestaje się liczyć. Mówi, oj, za tyle bym kupił. No, proszę. Zobaczcie, żeby efekt, no bo jaki chcemy efekt, Wojtek, po jaki efekt to robimy? Robimy po taki efekt, żeby klient zaczął odczuwać troszeczkę lęk, że to mieszkanie może mu uciec. No to mamy dwie metody, żeby to zrobić. Pierwsza metoda, powiedzieć, wie pan co, ja mam tyle chętnych, że normalnie to jest tak, że ja mam tyle chętnych, ja to ciebie mówię. Ja mam tyle chętnych. Ja mam tyle chętnych, że wie pan, że ja was muszę umówić jeden po drugim albo na tą samą godzinę. No to jest pierwsza metoda, bardzo chamska, stosowana kiedyś przez agencje pośrednictwa, które umawiały klientów na tą samą godzinę i tam się mijali. A można to zrobić inteligentnie, właśnie poprzez odwrócenie ta komunikat i odwrócenie jakby aktywności. Czyli pani dzwoni i mówi, czy jest aktualne, ja mówię, tak, a proszę powiedzieć, żebyśmy nie tracili czasu. Bo ja naprawdę dostaję trochę telefonów i nie chciałbym, żeby to jakoś tam i żeby traciła czas ja. Jakiego mieszkania pani szuka, proszę powiedzieć? Jakiego mieszkania pani szuka? Dalej, proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o lokalizację, czy ta lokalizacja wydaje się pani dobra? Czy takiej lokalizacji pani szuka? Wie pani, na jakiej to jest ulicy? Dalej, proszę mi powiedzieć, ile osób, tak, ja pytam bardzo jeszcze raz, przepraszam, ja pytam dlatego, że ja wiem, jak się tam mieszka. Proszę powiedzieć, dla ilu osób byłoby to mieszkanie? Wiecie, nawet 2, 3, 4 pytania, żeby ktoś zaczął wam odpowiadać. I jeszcze jedno, ostatnie pytanie, a bardzo mi na nim zależy, bo wiem wtedy, czy traci pani ze mną czas, czy nie. Jakie to jest pani wymarzone mieszkanie, którego pani szuka? Proszę powiedzieć, jak ono wygląda? I teraz, kiedy klientka odpowie na takie, pytania, powiedzmy pani co? Podsumuj to. Czyli rozumiem, że szuka pani mieszkania w lokalizacji blisko Śródmieścia z dobrymi połączeniami i zależy pani na tym, żeby było ono ładnie wykończone, żeby tam nie trzeba było remontować. To ja zapraszam panią. Jestem w stanie umówić się z panią albo w czwartek po 16, albo dopiero w przyszły wtorek. Proszę mi powiedzieć, który z tych terminów by pani lepiej odpowiadał. Czyli znowu tutaj mam następną rzecz. To ty pokazujesz swoją niedostępność. I to ty pokaż. To jest tak zwana technika jabłko czy gruszka. Na pytanie jabłko czy gruszka trudno jest odpowiedzieć nie. Nie, albo odpowiedzieć nie wiem. Zobacz, znowu teraz ty byś powiedział w tym momencie,
to kiedy pani pasuje, to znowu pokazujesz to, że tobie super zależy. Dlaczego ci zależy? Ludzie się mogą myśleć, tobie zależy, bo ty chcesz, żeby dobre mieszkanie kupiło, ale ona mówi, jej zależy, bo to jest kicha. Bo to jest jakaś ściema, jemu zależy, bo on wciska, rozumiesz? Żeby pozbyć się tego myślenia, które jest głupim myśleniem o twoim mieszkaniu, mówisz czwartek po 16 i tutaj miałbym tak od 16 do 18, możemy się umówić, albo dopiero w przyszły wtorek. Proszę powiedzieć, kiedy pani będzie bardziej pasowała? Tak, krótkie podsumowanie tego może... Podsumowanie, bo odpaliliśmy jeszcze na Facebooku, witamy wszystkich internautów. Mamy dzisiaj rozmowę o sprzedaży nieruchomości. Jakże miło. Na początku nie słyszeliście, ale rozmawialiśmy o home stagingu, o tym, żeby dobre ogłoszenie przygotować, ale ono nie jest istotne, bo są fajne zdjęcia, dobra cena, to klient dzwoni, a teraz odbieramy telefon i krótkie podsumowanie tego, co w tej rozmowie telefonicznej? Właśnie, tworzymy wrażenie niedostępności mieszkania po to, żeby pomóc zrozumieć, że to jest fajna okazja. Okazja rynkowa, tak? Czyli ktoś podnosi telefon, mówi zadzwonić, umówić się, nie umówić i trochę na podstawie tej rozmowy pierwszej telefonicznej wnioskuje, czy to jest dobra okazja rynkowa, czy nie, po twoim zachowaniu. My gramy trochę bardziej niedostępne, czyli robimy metakomunikat informujący o tym, że zadamy kilka pytań, zanim się umówimy, zadajemy mówimy dwa, trzy po pytania. Co to będziemy pytać? Mówimy po co, mówimy dwa, trzy pytania i dopiero potem się umawiamy metodą jabłko czy gruszka. Ja tutaj chciałem się odnieść do komentarza. Mnie by to raczej zniechęciło, poczułbym, że ktoś dla mnie nie ma czasu albo że mu nie zależy na mnie, tylko na kasie. No właśnie, wiecie, jeżeli poczujesz, że człowiekowi bardzo zależy po drugiej stronie, to wcale nie czynisz skutecznym sprzedaży właśnie. No bo jeżeli ten po drugiej stronie, kto odbiera słuchawkę, jemu bardzo zależy, to ty sobie myślisz, od razu w negocjacjach jakby stajesz się bardziej twardy. No bo skoro tamtemu, co odebrał słuchawkę, bardzo zależy, ja to czuję, no to z kolei to jest uderzające w sprzedaż jakby, nie? No bo popatrzcie, że ja sobie od razu produkuję myśli. Skoro jemu tak bardzo zależy, no to ja mu spadłem jako zbawienie z nieba, nie? Że on nie może sprzedać tego mieszkania, za wysoko wycenił. Trochę mi odchodzi chęć, trochę sobie myślę, jest to przewartościowane. Z kolei jeżeli czuję grzeczne, i takie, wiecie, rozsądne powiedzenie, dlaczego ja robię pewnego rodzaju rozmowę kwalifikacyjną, jak to nazwaliśmy, nie? Czyli zadaję te kilka pytań. I tutaj uzasadnienie się bardzo mocno liczy, nie? Grzecznie, aczkolwiek stanowczo powiedzieć, wie pan co, ja mam dosyć sporo telefonów, a ja mam naprawdę ograniczoną ilość czasu, ja bym to chciał to jakoś, no nie wiem, załatwić w miarę dobrze dla wszystkich. Zadam panu kilka pytań, jeżeli tam wszystko będzie okej, to na pewno znajdziemy czas dla siebie, nie? Tak. Czyli grzecznie, mam mało czasu, no to powiem. Tworzę wrażenie niedostępności, ale mówię grzecznie, kulturalnie, z jasnym komunikatem takim, dlaczego ja tak robię, dlaczego tę rozmowę. I teraz popatrzcie, że już pierwsze pytanie, nawet jeżeli my zadamy, jakiego pani tak ogólnie mieszkanie szuka, i dodamy tutaj takie uzupełnienie, dlaczego ja zadaję to pytanie, to też nie będzie głupie pytanie, typu, dlaczego pani, jakiego pani mieszkanie szuka? Niby ona dzwoni, bo widziała w ogłoszeniu, no to wie, jakiego szuka, ale niekoniecznie. Bo ludzie dzwonią i dopytują o rzeczy, których w ogłoszeniu nie ma na przykład, nie? Albo mylą ogłoszenia. Więc jeżeli ty powiesz, wie pani co, takie pierwsze pytanie, jakiego pani ogólnie mieszkania szuka, bo czasami ludzie jakby mylą ogłoszenia, przyjeżdżają, to jest na darmo. Proszę powiedzieć, jakiego mieszkania pani szuka, no to w tym momencie to pytanie się robi bardzo uzasadnione, tak. Bo ja mam doświadczenie. Ja tutaj Jankowi chcę powiedzieć, bo to Janek zapytał. Janek, wszystko zależy od tego, w jaki sposób to powiesz. Rozumiesz, wszystko zależy od sposobu, w jaki powiesz to zdanie, bo jeżeli ty rzeczywiście klientowi powiesz, wie pan co, żebyśmy my tracili czasu, to ja parę pytań zadam, dla kogo pan to chce. Czy to pan będzie mieszkał, czy to oczywiście. Czy ma pan kasę. A jeśli w ogóle pan pieniądze, to będzie za gotówkę, czy to w ogóle nie o to chodzi. Więc jeszcze raz, grzecznie, wie pani co, ja bardzo panią przepraszam, czyli chodzi o sposób. Ja bardzo panią przepraszam. Natomiast żeby też szanować panią, bo ja mam bardzo dużo teraz takich telefonów i żeby szanować pani czas. Oczywiście ja się umówię, natomiast chcę zapytać, czy to jest rzeczywiście mieszkanie dla pani. Proszę mi powiedzieć, jakiego mieszkania pani. Tak, no bo wyobraź sobie, że sprzedajesz mieszkanie na czwartym piętrze, w bloku czteropiętrowym bez windy. Mhm. No i słyszysz w słuchawce głos starszej pani. No pytanie, czy ona dobrze zrozumiała ogłoszenie, czy ona na pewno chce, czy ty masz czas na to, żeby umawiać się znowu na spotkanie po to, żeby przed klatką dowiedzieć się, że o, wie pan co, to ja nie zauważyłam, że to czwarte piętro. Więc z jednej strony mamy badanie potrzeb klienta, z drugiej strony nawiązujemy już tutaj relacje. Po trzecie, jak zbadasz dobrze potrzeby, to prezentacja mieszkania na mieszkaniu będzie o wiele prostsza, ponieważ będziesz jej potrzebami układał swoją rozmowę sprzedażową tak, żeby wtrafiać w jej potrzeby i pokazać, że to mieszkanie spełnia jej oczekiwania.
No i likwidować jakieś tam niepotrzebne sytuacje, w których może nie zrozumieliście się w ogłoszeniu. Nie? To jest, myślę, tak. To, co w rozmowie telefonicznej powinno być najważniejsze. I tak, natomiast Wojtek tutaj mówi o takim informacyjnym celu badania potrzeb tego przez telefon. Natomiast jeszcze raz wam powiem, my jesteśmy specjalistami od sprzedaży i oczywiście to informacyjny cel jest bardzo ważny. Natomiast naszym zdaniem dużo ważniejszy tutaj będzie cel perswazyjny. Czyli sprawić, żeby to klientowi zaczęło zależeć. Zobaczcie, że on zazwyczaj to nie jest tak, bo tam Janek pisze, bo grzeczny, niegrzeczny. On ma przed sobą 5 różnych ogłoszeń, do których za chwilę zadzwoni. Tak, ma 5 różnych ogłoszeń, gdzie będzie dzwonił. I teraz to, a to jest grzeczne, czy to jest niegrzeczne, że ma 5 różnych ogłoszeń? I teraz zobacz, jeżeli on do ciebie zadzwoni i u ciebie zacznie zależeć, no to masz już różnicę pomiędzy. I tutaj chcę przekonując was do tej metody, to oczywiście wszystko jest tak skuteczne albo nieskuteczne, jak coś działa albo nie działa. A ja mam tutaj testimoniale. Chcę wam powiedzieć, że odkąd zacząłem w ten sposób wynajmować swoją nieruchomość, ja jeszcze nie miałem ani jednego miesiąca, który byłby pusty, gdzie nieruchomość jest pusta. Mało tego, chcę wam powiedzieć, że ja miałem miesiące, które się nakładają ze względu na tam wzór umowy, który mam, że tam wypowiedzenie jest na koniec miesiąca, czyli jest już puste mieszkanie. Ja maksymalnie 3 dni wynajmuję mieszkanie. A druga rzecz, podchodzili do nas uczestnicy warsztatów do nas podchodzili i uczestnicy warsztatów też czuli się po tym, co powiedzieliśmy teraz wam na trzecim etapie, kiedy mówimy o sprzedaży. Byli to, mi się to tak wydaje trochę takie albo za mocne, albo takie trochę mi się wydaje. Ja mówię, to zrób. I mamy tutaj testimoniale ludzi, którzy potem do nas wracali, podchodzili i mówili waszą metodą maksymalnie tydzień. To jest fajnie, kiedy od początku masz takie narzędzia, które sprawiają, że to ty wybierasz wpływ na kliencie, a nie klient wybiera wpływ na tobie. Jeszcze raz grzecznie, jeszcze raz z szacunkiem, respekt, szacunek do klienta, ale to nie znaczy, że ty możesz pozwolić. Tak, no to, słuchajcie, każdy to zrobi po swojemu, każdy to zrobi we własnej wersji, ale tak jak Romek powiedział, uczestnicy tutaj Wojtka warsztatów już to robili, już to testowali i to rzeczywiście pomaga. Tutaj zresztą Jurek fajnie napisał, że grzecznie nakręcając klienta ostatnio sprzedają kilka tysięcy drożej niż w ogłoszeniu. No da się na pewno troszeczkę, no to wiecie, to tak jak powiedzieliśmy, gra psychologiczna, chodzi o to, żeby on zobaczył wartość tego mieszkania, żeby chciał zapłacić, bo może mu uciec. Ktoś tam jeszcze tylko, ja nie wiem, czy tak będziemy doprecyzowali wszystko, ale precyzowali wszystko. To bo ktoś tutaj pisze, ale mówiąc, że się nie ma czasu, a później się długo prosi o opis wymarzonego mieszkania, no to trochę się wyklucza ten argument cennego czasu. Wcale nie, bo to nie o to chodziło, że ja nie mam teraz czasu, tylko chodziło o to, że ja nie mam czasu na spotkanie, więc ja poświęcam teraz czas na to, żeby zrobić sobie pewną research ludzi, tak, pewną rozmowę kwalifikacyjną, żeby właśnie w te, nie wiem, 2 dni w tygodniu, które ja mam na pokazywanie mieszkania, mieć tylko tych klientów, którzy są najbardziej perspektywiczni, tak, czyli ja teraz poświęcam czas, bo później nie mam czasu na te spotkanie, na jeżdżenie. Mało tego, to ty nie mówisz, żebym ja nie tracił czasu, tylko tutaj jako argument podajesz, wie państwo, szanując pani czas, żeby to pani nie traciła czasu. Tutaj mówisz na tej zasadzie. Z wymarzonym mieszkaniem ja bym ewentualnie w swoim charakterze, w swoim pełnym szacunku do tego, że wierzę w to i wiem, że Roman tak robi, ja bym nie zrobił, bo to nie jest jakby takie zgodne ze mną. Nie? Tak, każdy jakby jak sobie kształci pod swój charakter, nie? To jak on by to chciał usłyszeć, jakby chciał powiedzieć, to staje się bezpieczne. Na pewno mechanizm psychologiczny jest jasny. Tworzy się wrażenie tego, że ty naprawdę musisz mieć klientów, skoro w ten sposób postępujesz i że to mieszkanie może mi uciec, może przestać być dostępne, przez co ja szybciej chcę się umówić. Bardzo dobrze, rewelacja. Pozdrawiam wszystkich facebookowiczów na stronie naszym fanpage'u Warsztat Inwestowania Nieruchomości. Mamy też transmisję, mamy 61 internautów. Właśnie pojawił się nasz lider Adam Grzymski z Warszawy, który w środę organizuje spotkanie z Wojtkiem Woźniczką o godzinie 18 w sklepie Rentiera. Są jeszcze bilety do nabycia. Mamy już ponad 200 osób. Będzie fajna impreza, wymiana kontaktów, doświadczeń. Jeśli nie masz jeszcze biletów wstępu na to wydarzenie, to zapraszamy. Wchodzisz do sklepu Rentiera, kupujesz sobie wstęp. A tu jeszcze na naszym panelu jest prezentacja, gdzie mamy spotkanie networkingowe w Katowicach 24 marca, w Gdańsku 7 kwietnia, 200 osób w jednym miejscu, gdzie mamy, uczymy się od rana do wieczora, ale wieczorem też integrujemy się. Dzisiaj rozmawiamy o sprzedaży, Adam i Roman,
Rozmawiamy o sprzedaży. To był mądry, to był jak w Polsacie. To była przerwa na kanapki, zrobione kanapki. Wszystko zaplanowane. Ale mogłeś nosek wysłać. Nic, nie, to był mistrz naprawdę. No, ale tam, gdzie jest sukces, tam trudno przypadek, powiem ci. Rozmawiamy o sprzedaży mieszkań, o wynajmie i teraz omówiliśmy, że homesteading jest bardzo istotny. Potem ogłoszenie o sprzedaży, omówiliśmy w dwóch słowach. Teraz badanie potrzeb przez rozmowę telefoniczną i mamy jeszcze punkty, które poruszymy, to jest, a mianowicie prezentacja mieszkania, potem zbijanie obiekcji, techniki obrony ceny, mamy negocjacje i finalizacja. O tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, więc przechodzimy do prezentacji mieszkania. Tak. Po krótkim bloczku reklamowym. Jedziemy, to już było właśnie. Już był, dobra, jedziemy, ale tu od Wojtka się można uczyć, to jest naprawdę. Słuchajcie, teraz tak, tam jest bardzo dużo technik, jeżeli chodzi o prezentację oferty, tam jest bardzo dużo technik. W ciągu godzinnego, my w ciągu 8 godzin szkolenia u Wojtka, sprzedażowego na trzecim etapie ledwo się wyrabiamy, żeby wszystko gdzieś tam omówić, powiedzieć, co dopiero... 31 marca w niedzielę będziemy to rozwijać 8 godzin, to co dzisiaj robimy przez godzinkę. Przez godzinkę, żeby poćwiczyć. Tam, jeżeli spotykasz się z klientem, to pamiętaj o jednej rzeczy, tak bardzo szybko będę mówił, dobra? Pamiętaj o jednej rzeczy, że klient w ciągu, tak naprawdę w ciągu pierwszych 30 sekund zadecyduje, czy ci ufa i czy cię lubi. I tutaj macie bardzo konkretne narzędzia, którymi musicie bardzo szybko wzbudzić zaufanie i sympatię. Uczymy podczas szkolenia z Wojtkiem. Macie tam komunikat otwarty, pierwsze, drugie narzędzie. To tak tylko, żeby sobie wspomnieć, że do tej prezentacji oferty czy prezentacji mieszkania nie przychodzimy od razu. O, witam, dobrze, że pani jest, to jedziemy. Tutaj jest dworzec kolejowy, jak pani widzi, tutaj jest PKS. Jedziemy dalej, wchodzimy na górę. Szybciutko, szybciutko, nie? Tylko najpierw musicie zadbać o to, żeby klient wam zaufał i was polubił. Do tego są bardzo konkretne narzędzia, po których to właśnie przechodzicie do prezentacji oferty. I mam mówić o narzędziach, czy... Tak, powiedz ogólnie o prezentacji oferty, a ja powiem szybko narzędzie, nie? O prezentacji oferty, tak. Okej. Czy technikę? No, w sensie... jak się zazwyczaj odbywa prezentacja oferty? Zazwyczaj jak się odbywa prezentacja oferty? No, ja mogę powiedzieć jednym zdaniem. No dobra. Ja na przykład bardzo nie lubię tych, którzy prezentują i gadają i zagadują na śmierć. Czyli prezentacja to jest powiedzenie tych najważniejszych rzeczy, a następnie chwila pauzy i odpowiadamy na pytania klienta. Przy czym jeśli chcemy, to my sterujemy rozmową, zadajemy pytania, przejmujemy tą rozmowę i wykorzystując wcześniejsze badanie potrzeb, staramy się pokazać, że to mieszkanie trafia w potrzeby klienta, ale jednocześnie nie zagadując go, a mianowicie sterując rozmową za pomocą pytań, dochodzimy do sytuacji, w której klient mówi, wow, to jest moje. No i dobra. Spoko. I dobra, i super, tylko teraz ważne, że tam, Wojtek, powiedziałeś taki moment, w którym ja mówię o nieruchomości. Ja coś mówię, tak. Potem... No i teraz kluczowa sprawa, jak ja o tym mówię. Zazwyczaj, niestety, wszyscy, którzy gdzieś tam coś sprzedajemy, czyli akurat prezentujemy daną nieruchomość w tym momencie, robimy tak, że uderzamy do argumentów racjonalnych klienta, który przed nami stoi. Czyli skupiamy się na cechach prezentowanego mieszkania. Na metrażu, na rozłożeniu, na położeniu względem świata, lokalizacji. Co tam jeszcze można powiedzieć? Użytych materiałach, nie? Czyli jedziemy po cechach. Czyli mówimy mieszkanie 55 metrów rozkładowe, kuchnia wyposażona, kuchenka Gorenje. Tutaj, jeżeli pójdziemy do łazienki, no to mamy wanna Rosa. Wanna Rosa to jest akurat 105 na 150 cm ze ścianką na wannową. Jeżeli chodzi o miskę klozetową, to tutaj jest koło. Użyte płytki są hiszpańskie. Idziemy dalej, przechodzimy, teraz no coś nam powiedzą, czy nie powiedzą. I wtedy opowiadamy zazwyczaj w ten sposób. Jest to sposób tak zwanej prezentacji racjonalnej, natomiast musicie zdawać sobie sprawę z tego, że klient racjonalnie nie podejmuje wyboru, że waszym podstawowym zadaniem podczas prezentacji oferty jest wzbudzić emocje, którą my nazywamy pragnienie posiadania. Czyli klient podejmuje decyzję emocjonalnie, potem oczywiście on sobie ją racjonalnie uzasadni, ale decyzję podejmuje emocjonalnie. Więc podczas prezentacji oferty, kiedy mówisz o nieruchomości, o lokalizacji, o położeniu względem świata, o tym wszystkim, o czym chcesz powiedzieć, musisz wzbudzić emocje, bo inaczej klient nie podejmie decyzji, bez emocji nie ma decyzji. Tak, tak, tu już zadają nam pytanie, no, możemy się też podnosić, nie wiem, ale to za chwilę. To jest fajne, na poziomie rozumu to wszystko make sense, ale na poziomie serca jest jakaś dychotomia. Czy da Wojtek ma się powiedzieć, żeby klient poczuł, że ten gość mnie lubi, jest fajny i jeszcze ma mieszkanie, które może zaraz zniknąć. Jak dać poczuć klientowi na wstępie rozmowy,
To było przed chwilą, ja chciałem na inne, bo to fajnie zrobiłeś, mówi, to jest fajne i dopiero czyta, nie? Ale to jest fajne, bo autora zobaczył z daleka. Ja tam bardziej mi chodziło o to, że tutaj jest taki, zaraz wrócimy do prezentacji oferty, może sobie poprzerwamy. Ale jak się mówić? No właśnie, bo myśmy wyminęli ten fragment, tak? No bo widzicie, ten telefon, no to też powiedzieliśmy grzecznie, ale tak, żeby poczuli, że jest niedostępne. Dalej Roman powiedział, że jest taki etap budowania relacji. Trochę przeskoczyliśmy do prezentacji oferty, bo nie chcieliśmy mówić o tym, żeby dać się... Bo się nie dało wszystkim powiedzieć. Tutaj mamy pewne komunikaty takie, nazwijmy to otwarte, które powodują, że jeżeli chcecie, to człowiek was ci zaczyna ufać. Od razu was odwołamy, techniki szybkiego budowania relacji z klientami, książka Adama Szarana, nazywa się Element Twórczy. Gdzie Adam wymienia 12 technik, gdzie podczas 30 sekund szybko sprawi, że... I w sklepie Rentiera możesz tą książkę nabyć. No tak, możesz. Albo możesz wejść do sklepu internetowego. Tak, Adama, wiecie co, zostawmy na chwilę. Jak będzie, nie wiem, jak nam starczy czasu, to ten, bo wrócimy, to jeszcze do tego etapu wrócimy. Ja tam chciałem się do innego odnieść, ale to się odniosę jeszcze później. Wróćmy do prezentacji oferty, zamknijmy ten jakby ten moduł, żebyśmy mieli całość i wtedy jeszcze coś się podnosimy trochę do tych komentarzy, dobra? Tak. Czyli tak, mamy taką prezentację, którą uważamy za nieskuteczną, czyli prezentację takich poszczególnych cech produktowych, bo mieszkanie jest tutaj jako produkt i mówimy, one za bardzo pobudzają racjonalność, porównywanie, ściągają nas do Excela, do porównywania właśnie tych wartości, no są po prostu bardzo racjonalne takie, nie? A my chcemy, sprzedaż mieszkania to jest trochę też sprzedaż marzeń, przyszłości, tego co tutaj się wydarzy, szczególnie ktoś kupuje dla siebie, no bo jak kupuje tam na nie dla siebie, no to dobra, na wynajem, no to też by był sprzedaż jakby potencjalnych zysków, marzeń i tak dalej, nie? Jeżeli się skupiamy rzeczywiście tylko na tych cechach, wartościach fizycznych mieszkania, to z automatu troszeczkę nie w tą stronę ciągnie rozmowa. Nie ma pobudzania emocji, które są gdzieś tam, no właściwie to w głowie, a nie w sercu, ale są emocje, więc musimy ten obraz trochę wzbogacić. Znaczy musimy ten język trochę wzbogacić o kolejną funkcję, nie? I teraz błąd znowu kolejny wymienimy? No może śmiało. I teraz ludzie chcą być bardziej skuteczni, więc zachęcają. I mówią, że mieszkanie jest ładne, przestronne, fajna lokalizacja, fajnie zlokalizowane, nowoczesne, ciepłe, pięknie, z designem i to nie jest skuteczne, słuchajcie. Dlatego, że wszyscy mówią o swoich mieszkaniach, że są ładne, nawet rudery jak się ogląda, to ktoś mówi, że ładne, jeszcze się da za to pociąć, nie? Jak ty powiesz, że nie jest ładne, no to on kurczę będzie cię chciał wygonić emocjonalnie, to może potraktować. Czyli mówimy, nie? O cechach. Mówimy teraz, nie, o zaletach. Bardziej o zaletach. Jakie to były te zaletami, 5 metrów i tak dalej. Zaletami sprzedajemy właśnie. Znaczy sprzedajemy w tym sensie, że większość z nas używa zalet. Czyli... Ale to jest błąd. Oczywiście, że to jest błąd. Bo wszystkie mieszkania są ładne, piękne, pachną szarlotką. Dziękuję, tak. A jeżeli zobacz, ty masz mieszkanie, o którym mówisz, że jest ładne, piękne, wspaniałe, nowoczesne. I za chwilę pójdzie do innego, gdzie gościu mu powie piękne, wspaniałe, nowoczesne, wspaniałe. Czyli ty masz takie samo i on ma takie samo w sensie lingwistycznym, to co zaczyna się liczyć? No, kto jest cenniejszy? Cena. Zaczyna się liczyć cena, tego byśmy nie chcieli, wiecie. To jest tak, że ja nawet mówię... Ale co to? Kto jest fajniejszy też. A kto jest fajniejszy? No, jeżeli cena jest to samo, to kupuję od tego fajniejszego. Nie? Tak, tylko że tutaj mówimy o języku. Oczywiście, że tak, dlatego wcześniej zbudowaliśmy relację, dlatego wcześniej zrobiliśmy, żeby mu zależało i teraz właśnie on nam ufa i nas lubi, to teraz przechodzimy do prezentacji. Ale jak mówimy zalety, to nie działa, wiecie, chyba... 100% mieszkań jest ciepły. Ktoś no, ciepłe, dokładnie. Ciepłe, chyba, że latem. Latem to jest chłodniutko. Jak są małe, to jeszcze są przytulne. Latem to jest chłodniutko. Jeszcze są przytulne. Teraz, wiecie... Kluczem, jakby to powiedzieć, kluczem, zobacz, rzadko kiedy masz konkurencję, w cudzysłowie, czyli kogoś, kto też sprzedaje mieszkania, gdzie jego mieszkania są zimne, właśnie ktoś tak powiedział, zimne, nieprzytulne i do bani. Nie? To rzadko się zdarza. Jeżeli każdy ma wspaniałe, cudowne, to musimy szukać czegoś, co bardziej wyróżni nas. I teraz, szczególnie te ogłoszenia, które są w obiegu. W sensie już wyszły na rynek, czyli nie znikły jako tam powiedzmy jakieś perełki w pierwszym rzucie czegokolwiek, to powiem wam, nawet najgorsze rudery, które sprzedają nawet jakieś tam domy rozwalające się, no to opisują jako mega, mega okazje, mega wspaniałe inwestycje. No już ludzie się zorientowali, że trzeba, poczuli wartość, nie? I każdy jest przekonany i się jeszcze bardziej nakręca, szczególnie jak dostanie 10 telefonów, więc rzeczywiście każdy w ten sam sposób zachwala. Tak, żeby to miało taki sens, to szybko wam powiemy technikę, której uczymy u Wojtka na warsztatach, technikę prezentacji, a potem powiem, jak ta technika, czyli będę mówił o sposobie powiedzenia, a potem powiemy, jak to powinno wyglądać przy całej, jakby to powiedzieć, nieruchomości.
Więc technika wygląda tak, że bierzemy najpierw cechę prezentowanego produktu, w tym wypadku nieruchomości bądź jej części. Na przykład jesteśmy w łazience, wyobraźcie sobie, że jesteśmy w łazience. I mówimy, wanna, którą Państwo widzicie, to taka wanna, która szerokość tej wanny to jest 105 na 150 cm. Czyli to jest cecha tej wanny. Czyli cecha to jest coś, co jest wymiernego, konkretnego, co można zważyć, zmierzyć, z czym się nie da kłócić. Przerabiacie tą cechę za chwilę na konkretną korzyść. Biała wanna. Czyli nie, czekaj. Czyli cecha. Cecha akrylowa. Tak, akrylowa. I korzyść z tego. Niesymetryczna. To jak się kobieta położy, jej nie widać. I mężczyzna może mieć. Ale biała kobieta. No i się zaczęło. Teraz przekładacie to na konkretną korzyść, odpowiadając klientowi na pytanie, co on z tego będzie miał, ale to też jeszcze nie wszystko, bo korzyść dzisiaj też nie działa, po czym następnie troszkę rysujecie mu obraz, żeby wyobraził to sobie w bardzo konkretnej sytuacji. Tak na przykładzie, że jak już jesteśmy, żeby było na przykładzie tej wanny, to drodzy Państwo, zobaczcie tutaj, wstawiliśmy tutaj z żoną jeszcze wcześniej wannę Rosa. To jest wanna, która ma 105 na 150 cm, czyli przekątna tej wanny to jest 180 cm. Czyli zobaczcie Państwo, że macie małą wannę, która daje komfort kąpania się jak w normalnej, standardowej wannie. 180 cm jest normalna, standardowa wanna. A więc sobie pani wieczorem fajnie leży, lubi sobie pani poczytać, to sobie pani czyta i ma pani na małej przestrzeni taki oto luksus. Oczywiście to nie wszystko. Ja przepraszam, że tak mówię, ale to muszę powiedzieć. Macie państwo tutaj ściankę wannową. Dzięki czemu na tej małej przestrzeni macie tak naprawdę i wannę, i kabinę prysznicową w jednym. Bo pani lubi sobie poleżeć, ale pan, z tego co pan tutaj mówi, to pan sobie biega i lubi wziąć prysznic. No to ma pan tutaj deszczownicę, staje sobie pan pod deszczownicą i bierze pan kąpiel prysznicową. A dlaczego ma pan stawać? Jest siedzisko, więc siedzi sobie pan wygodnie na siedzisku, ciepła woda otula pana lędźwia, plecy, po prostu pan odpoczywa. W 3,5-metrowej łazience macie państwo i wannę, i kabinę prysznicową. Naprawdę, żeśmy to fajnie wymyślili. Przejdźmy dalej, pokażę państwu kuchnię. I zobaczcie, coś takiego, co gdzieś tam pozwoli wywołać emocje i pozwoli klientowi znaleźć się konkretnie w tej sytuacji emocjonalnej. Okay? Szybkie sprostowanie. Kamil Siedlecki, możesz pytać na Facebooku, wszystko widzimy. Adam Grzymski, widzimy, że komentujesz Kamila Siedleckiego. No oczywiście zapytania, więc śmiało tu możecie pytać, ale jak skończymy tą merytorykę, to wtedy no, będziemy odpowiadać na te pytania. Tak, zrobimy sesję Q&A. Nie, bo tak, pytać, to... że Adam kupił kamizelkę. Strasznie trudno jest z kamizelkami. Są takie małe sklepiki z tymi. Słuchajcie, wiecie, jak trudno kupić damską kamizelkę w takim rozmiarze? To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Zróbmy tak, że słuchajcie, zróbmy, że pytania po tym, co się tam będzie działo. I teraz jedna rzecz. I teraz w jaki sposób układamy tę sekwencję? Czyli oczywiście, gdybyśmy tak mieli, wiecie, o wszystkim opowiadać w mieszkaniu czy w nieruchomości, no to się zarąbiamy i będziemy przez godzinę gadać. Tak. To żeby nie gadać przez godzinę, to wybieracie te rzeczy, które są dla klienta najważniejsze. No już wiemy, dlaczego było to badanie potrzeb przez telefon, bo wiecie, które rzeczy są dla niego najważniejsze, bo pan to powiedział. Więc głównie zahaczamy, tak? Albo też o takie rzeczy, które wiecie, że są przewagą waszych mieszkań w porównaniu do tego, co jest na rynku. Proszę zwrócić uwagę, ja wiem, że państwo tutaj się znacie, natomiast chcę powiedzieć, że kuchenka Gorenie, której użyłem, to jest kuchenka, która ma 90 cm szerokości i 5 palników, z czego na środkowy chodzi 12-litrowy garnek. Wiecie państwo, ja to lubię, kiedy sobie gotuję na święta jakiś bigos, po co mam biegać do sąsiadki, pożyczać za każdym razem, jesteście państwo totalnie uniezależnieni. Wiesz, że nie obudzę się pomyślałem. No i to albo ziemniaki, albo rodzina, komunia, cokolwiek. Już tutaj sobie, już tutaj możecie wstawiać, nie? A jeszcze jedno, piekarnik, zwróćcie państwo uwagę, temperatura pieczenia to jest rzadkość 350 stopni, żebyście mogli wypiec prawdziwą włoską pizzę w 3 minuty. Dlatego tak myślę, wiecie państwo, jak pizza wychodzi. Ja już nie chciałem wam robić, możemy się umówić następnym razem przy podpisaniu umowy, to wam nawet pizzę zrobię. Idźmy szybko do salonu, bo w salonie wam chcę pokazać bardzo fajne rzeczy. Ale ja wam powiem jedną rzecz. No to wszystko, co Roman mówi, to nie jest kwestia tego, że my się chcemy pokazać jako dobry handlowiec. Nie. Ja powiem wam, że jak słucham Romana, to ja jako kupujący już go lubię. I od niego mogę kupić. Jest takie powiedzenie, że... Nie, może wy znacie to powiedzenie, bo ja go nie... Jest takie powiedzenie, że jak... Znasz powiedzenie, którego Wojtek nie zna? Że jak kogoś lubisz,
No. A jak kogoś polubisz, to już w ogóle wszystko usprzedasz. Znaczy, nie, ale to dużo w tym prawdy jest, naprawdę. Że, kurczę, jak to było? Nie pamiętam. Nie, po pierwsze, kupujemy od tych, których lubimy, którym ufamy. To jest na pewno. Chcę zrobić z kimś biznes, tego polub. Ja jak słyszę, jak Roman opowiada o tym w taki fascynujący sposób, to kurczę, jest, już cię lubię. Wojtek, jest niebezpieczeństwo. Oczywiście jest niebezpieczeństwo i to pewnie zaraz mi ktoś w komentarzu napisze, że ktoś to potraktuje jako handlarza. Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo. Jak zagadasz, to nie to na śmierć. Tak, jeżeli nie będę robił pauz, jeśli będę się posługiwał zaletami, to wtedy potraktuję cię jak handlarza. Dobry, fajny, nowoczesny, będzie pan zadowolony. No to wtedy tak. Ale jeśli opowiadasz o jego korzyściach, rysujesz mu obrazy, emocje, to on ci zaczyna odbierać emocjonalnie, a handlarza nie odbiera się emocjonalnie. Handlarza odbiera się emocje negatywne. Natomiast kogoś, kto ci pokazuje, co z tego będziesz miał, co na tym zyskasz, i ty to odczuwasz, że to jest prawda, ale też odczuwasz, że chcesz, że pojawia ci się pragnienie, to tu jest zupełnie, zupełnie co innego. I teraz szybciutko przejdźmy sobie tylko do tej takiej sekwencji, którą byśmy tam gdzieś mieli, w sensie, no bo to jest technika, cecha, korzyść, obraz, a jaka jest sekwencja? Idziemy od ogółu do szczegółu, czyli zaczynamy na dole, kiedy się spotykamy z klientem, od lokalizacji. Proszę zwrócić uwagę, cecha, 1,5 kilometra do dworca PKP. Czyli tak naprawdę 7,5 minuty, jeżeli się pani spóźni rano, to jeszcze pani zdąży spokojnie sobie na pociąg, nie musi pani biec, zmieniać 3 tramwajów i tak dalej, i tak dalej. To idziemy od tutaj. Miejski ryneczek 100 metrów dalej. Codziennie świeże jajka, świeże bułki, wszystko ze wsi. No, odżywiajmy się zdrowo, nie? Idziemy sobie dalej. Idziemy, przechodzimy do klatki schodowej, bierzemy, że to jest pierwsze piętro, tak? Mówimy o tym, że tam jak tam nawet drzewka wysiądzie, to tragedii nie ma. Przechodzimy sobie dalej i wchodzimy do mieszkania. Najpierw mówimy o całości, a potem przechodzimy do poszczególnych. A w ogóle za drzwiami tu mieszka taka fajna sąsiadka, tak, że jak panu będzie smutno, to ona na pewno pana pocieszy. Ale zaczynamy od cechy. Tak. Sąsiadka ma 22 lata. Ale kurczę, mieliśmy taką sytuację na Jaracza. Mieszkanie sprzedawali Agnieszka i Jarek, może ich znacie z Niemiec. Oni występowali w ogóle na maratonie. I kiedyś pojechałem na to mieszkanie do nich, a oni tradycyjnie wyjęli szampana, żeby uczcić tą pierwszą nieruchomość. Ale problem był taki, że nie było korkociągu. A Jarek mówi, to ja idę do sąsiadki, pożyczę. I poszedł. I nie wróci. Kurczę, nie ma go 5 minut, nie ma go 10. Ja mówię, idę. Ja wychodzę na klatkę, a on stoi na klatce z tą sąsiadką, a sąsiadka w samych slipkach i biustoszu. Jak zobaczyłem to, co ja mówię, ja też wiem, dlaczego nie wraca. Ale no, zastanawiałem się, co tam było za tymi drugimi drzwiami. Słuchajcie, przepraszam, taką mam myśl. Możemy się tak umówić, bo widzicie, to teraz ja nawet mam tak, mogę mieć takie wrażenie, że to jest takie trochę chaotyczne. My u Wojtka, jak jesteśmy na tym trzecim etapie, czy to będzie 31 marca, my bardzo konkretnie omawiamy każdą płaszczyznę, każdą przestrzeń, którą gdzieś tam macie. 31 marca mamy taki pomysł, że jeśli byście chcieli wziąć udział, to przywieźcie ze sobą zdjęcia swoich nieruchomości, tak? Zróbcie sobie zdjęcia, przywieźcie na pendrive, weźcie to na prezentacji PowerPoint i my będziemy ćwiczyć na konkretnych waszych nieruchomościach. Czyli zrobimy sobie takie warsztaty, gdzie będziemy mówić, jak wywoływać emocje zakupowe na konkretnych waszych przestrzeniach, które macie w waszej nieruchomości. Zróbcie sobie zdjęcie kuchenki, którą macie, piekarnika, zróbcie zdjęcie łazienki. Będziemy uczyć was, jak na konkretnej waszej nieruchomości macie mówić, żebyście ćwiczyli na własnym mieszkaniu. Albo jeżeli jeszcze nie macie, chcecie je kupić, a chcecie już wcześniej mieć umiejętności, to weźcie sobie z ogłoszenia jakieś zdjęcia nieruchomości, o którym myślicie, że wam by się spodobało. Wtedy będziemy ćwiczyć na konkretnym waszym przykładzie. Tak, bo ktoś tutaj pytał, kiedy jest trzeci etap, to jest 31. Etap, to 31 właśnie. I tutaj ktoś... Niedziela. Niedziela, no właśnie, dzień pański. Ale my do kościoła z rana i przyjedziemy. My zawsze idziemy na 7 rano i jesteśmy tutaj do tego. A ja chcę 7 tygodnia, w pierwszym mi też załatwiam wszystko. Bo my chodzimy w tym, co Chrystus zmartwychwstał. A, rozumiem. To oddzielny webinar chyba. Ja w tym, kiedy Bóg powiedział, że trzeba odpoczywać. Właśnie. Się w ogóle nie znam, w sensie, że idę... Wszystko jedno, kiedy tam do Boga idę, no i tyle. No dobra. A słuchajcie... Tutaj ktoś, czekaj, bo ja chciałem się odnieść, że to nie jest czasem tak, a to nie jest czasem tak, że dobrego produktu nie trzeba reklamować, bo jak ktoś nawija o czymś i tam coś tam, bo musiałbym rozwinąć, ale generalnie słuchajcie, to jest tak, że no niby nie trzeba, no bo jak ktoś wchodzi i mówi płacę, biorę, no to
po co masz gadać, okej, okay, płacisz, bierzesz, no to, to luz, ale jest pewien rytm spotkania handlowego i prezentacja produktu jest w niego wpisane, nie, no bo wpisana i ktoś chce zobaczyć zwykle produkt przed zakupem, no to to jest chwila na to, żeby rzeczywiście zwiększyć wartość tego produktu. I teraz popatrzcie, że sama prezentacja mieszkania, jego de facto superlatyw, nie? Jakiś, jakiś powiedzmy rzeczy, które wpłyną na życie tego potencjalnego nabywcę, ono wzmacnia, ta prezentacja wzmacnia nie tylko ciebie, nie tylko nabywcę, ale wzmacnia też ciebie jako sprzedającego. Bo jeżeli ty mówisz o tym mieszkaniu, mówisz mu o tym, że jest 5 szkół w okolicy, tak jak jest, nie wiem, tam u mnie w Ursusie, 5 szkół, czyli dziecko będzie miało po pierwsze blisko, a wie pan, ile to czasu zajmuje podwożenie dzieci do szkół i tak dalej, to człowiek mówi, że w autobusie traci życie. A tak naprawdę jest taksówkarzem swojego dziecka. Tutaj ma pan tak, że to dziecko od 3 klasy samo będzie chodziło, ma pan po prostu życie dla siebie, nie? Dodatkowo może zmieniać szkołę, kiedy chce i tak dalej. Jeżeli ty o tym mówisz i rysujesz mu taki obraz, to po pierwsze on się nakręca, on to rozumie. On mógł w tej perspektywie nie patrzeć na to. On ma małe dzieci. On teraz sobie uświadamia to po tym, jak ty mu powiedziałeś, bo ty znasz to życie, że rzeczywiście on będzie miał wolne później, nie? A planuje życie gdzieś tam do przodu. To jest pierwsza rzecz, że on się wzmacnia, ale ty się też wzmacniasz w perspektywie negocjacji, bo ty się jeszcze bardziej przekonujesz do tego produktu. Bo wiesz, jeżeli chodzi człowiek i ci osłabia ten produkt i cały czas jakieś dziury w całym widzi, no to obie strony są, znaczy tamta jest wzmocniona, ty jesteś osłabiona, ale jeżeli to ty mówisz i ty, to jest twoja chwila, kiedy ty przedstawiasz te rzeczy, no to też stajesz się bardziej pewny, nie? No bo wiecie, kiedy my spuszczamy ceny, wtedy, kiedy tracimy pewność, mówimy, oj, to może ja przeszacowałem, może jeszcze klientów nie ma, na, nie ma już na to na rynku i tak dalej, nie? Poza tym wiecie, gdybyście wy rzeczywiście mieli, nie wiem, osiedle, setne, które się sprzedają po prostu, bo wy jesteście znani, macie markę i lecicie, i lecicie, i lecicie, to super, to jest tak jak z iPhone'em. Nie trzeba iPhone'a reklamować, to nie stoją sprzedawcy w sklepie z jabłuszkiem i nie mówią, proszę pana, to jest iPhone, iPhone to jest i tam nie napitalają, ale pamiętajcie, że był taki czas, kiedy Steve'a Jobsa wypitolili ze swojej firmy i oni wprowadzili na rynek iPada. I wiecie, że ten iPad wylądował na śmietniku i że w ogóle się nie sprzedał. Steve Jobs wyciągnął go ze świetnika, powiedział, co to jest? I mówił, iPad, ale to nie są czasy na iPada, się tym w ogóle nie przejmuj. On wziął, troszeczkę zmienił go w środku, stanął w dolinie krzemowej, podniósł go w ręce do góry i powiedział, patrząc na niego z zachwytem, iPad, po czym świat oszalał. Znaczy powiedział trochę więcej niż tylko iPad, ale chodzi mi o to, że potrzeba było człowieka, który o tym produkcie powie. Zobaczcie, że nawet w internecie dzisiaj jest coś takiego, co się nazywa copywriter, pewnie doskonale wiecie, czyli człowiek specjalista, który jest od copy. Czyli nawet macie, jak macie w sklepach internetowych produkty, to macie opisy do tych produktów. To po co te opisy? Dobry produkt, to się tam weź i sprzeda. Jednakże potrzebujemy komunikacji, żeby poczuć emocje. I dlatego to jest takie ważne. Co oczywiście nie sprawi, że jeżeli ty powiesz klientowi tak super emocjonalnie, to on ci nie będzie z tobą negocjował, nie będzie mówił, że to jest drogo. Oczywiście, że może tak powiedzieć. Ale myślę tylko, Adam, szybciutko, bo już czas nas dobiega końca, nie, do opowiedz. Techniki zbijania obiekcji. Jedziemy. Dokładnie, nasze filozofie. Dobry wieczór, a co kiedy mieszkańcy sprzedają mi pośredniczkę, pozdrawiam? No trzeba przeszkolić pośredniczkę, bo oni są dosyć sprawni. No fatalnie, ja mam doświadczenie kilku, jak nie kilkunastu pośredników. Na początku jeszcze myślałem, że się coś od nich nauczę, naprawdę. Jak przychodzili z klientem, to chciałem słuchać, żeby zobaczyć, ale widziałem, jak się zachowują, jak się rozglądają po mieszkaniu, no ja pierdzielę, już za samo rozglądanie tego mieszkania nie znam, nie? Tak jest. Trzeba jej pomóc. No. No dobra, to teraz do technik obrony ceny. Generalnie jest tak, że klient, jeżeli mówi, że coś jest drogie, to próbuje generalnie rozpoczynać negocjacje. No jesteśmy w takiej perspektywie, że popatrzcie, że jeżeli by się nie czepiał ceny, nie pytał o możliwe rabaty, opuszczenie ceny, o to, że coś jest, nie zarzucał nam, że coś jest drogie, że coś jest tańsze w okolicy i tak dalej, to by generalnie nam wskazywało na brak zainteresowania. Ludzie, jak rozmawiają o cenie, to w pewnej perspektywie psychologicznej robią to dlatego, że po prostu chcą przejść do tego etapu. Etap ustalania ceny, etap rozmowy o cenie jest etapem zaraz po... Zasłonimy tam dziury, nie? Jest etapem przed samym zakupem w jakiejś perspektywie, którą na szkoleniach omawiamy, nie? Czyli ludzie mówią, że jest tam drogo, dlatego że chcą kupić, że negocjują, że sprawdzają, czy da się taniej. Popatrzcie, że jeżeli ktoś pyta na przykład o obniżkę ceny, tutaj widzę, ktoś tam zagadnienie porusza tam o opuszczaniu, to on generalnie w jakiejś perspektywie może tak naprawdę bać się, że przepłaca, że jest coś do uzyskania, on tego nie weźmie. Więc ludzie w jakiejś tam czasami są gotowi tyle zapłacić, ile jest, tylko muszą się upewnić, czy ta cena jest ostateczna, czy nieostateczna.
jedna z rzeczy, która nam zawsze krąży po głowie, to przypadkiem, czy tego nie dałoby się taniej kupić. No, każdy chce jakoś tam kupić w najlepszej cenie, nie? Więc sprawdzają. Nie? I teraz im szybciej sprowadzimy ich do przekonania, że cena jest ostateczna i tym lepiej dla nas jakby, nie? No dlatego klienta też, jeżeli uwierzy, że ta cena już jest ostateczna. Stąd też pojawiły się techniki obrony ceny. I to, co robimy, to jako, że obiekcja jest pewnego rodzaju dysonansem, czyli dysonans powstaje wtedy, kiedy są dwie informacje poznawcze, które się ze sobą kłócą, wiem, czy to brzmi teraz, wiem. Chodzi o to, że mamy ocenę, mamy dwie emocje w sobie. Mamy emocję związaną z postrzeganiem mieszkania. Ty mnie opowiedziałeś po swoim mieszkaniu, ja je obejrzałem, ja sobie wyobraziłem życie, ty opowiedziałeś o tym moim życiu trochę, jak ono może tutaj wyglądać. Popatrzcie, człowiek sobie wyobraża, on sobie myśli, Jezu, ja bym tutaj chciał, tylko teraz czy mnie na to stać, bo to jest dużo drożej niż ja zamierzałem dać, no ale wykończone, no ale drożej, no ale rata duża, no ale, ale za to nie będę musiał nic dokładać i to jest to, o co chodziło, ale, nie? No i teraz on się bije z myślami, no bo są uczucia, jest uczucie do wartości mieszkania i ono jest negatywne, ale do samego mieszkania jest bardzo pozytywne. No i teraz w takim momencie człowiek potrzebuje wsparcia, tak? No jak nie wiesz, co zrobić, no to szukasz doradców, dzwonisz do Wojtka, Wojtku, co zrobić? Wojtek mówi, przeprowadzę cię przez cały... No, dzwonisz do Wojtka, no popatrz, ile razy pytacie, nie? No nie wiecie, co zrobić, no to rozglądacie się za doradcą. Natomiast tutaj ten kupujący nie za bardzo ma co zrobić, nie? On mógłby doradztwo otrzymać od ciebie, jeżeli ci ufa, to by wziął. Tylko, że niestety my bardzo często zachowujemy się tak, że człowiek traci do nas zaufanie. Zaczyna mu się wydawać, że my mu to wciskamy, dociskamy, nie? Więc to się bierze przez pewnego rodzaju błędy w naszych odpowiedziach. Wymieniamy błędy, czy nie? Dwa błędy. Pierwszy błąd, klient mówi, ale to jest drogo i tutaj musiałby pan trochę spuścić. Pierwszy błąd polega na tym, że się kłócimy z klientem. Czyli stajemy w opozycji do klienta, więc mówimy, ale gdzie drogo? Ale widział pan wszystkie ceny, które są w okolicy? Ale pan w ogóle, a pan się trochę na tym zna, ale benchmark pan robił? Ale, a nie zauważył pan, jaka tutaj ma kuchenka? Benchmark, on mówi, benchmark robił. I z kiszoną kapustą mu się to kojarzy. Mówił bigos. No, to jest pierwszy błąd, czyli stawanie w opozycji do klienta, udowadnianie mu, że nie ma racji. To jest pierwszy błąd. Znaczy, bo nawet zobaczcie, jak mu nawet udowodnicie, że on nie ma racji, to my, czy on chętniej od was kupi wtedy, kiedy udowodnicie mu, że on nie ma racji. Jak ktoś nam udowodnił, że jesteśmy debilami, to czy my go bardziej wtedy lubimy? No i taki drugi błąd, który robimy, zazwyczaj to jest błąd, którym, no dobra, to ja oczywiście pewnego rodzaju negocjacje są dopuszczalne, nie? Czyli co robię? Zdejmuję dacie na start. Czyli on powiedział za drogo, no to ja dam troszeczkę taniej, nie? Coś takiego. Czyli wchodzę w negocjacje, czyli obniżam cenę, daję mu rabat procentowy, od razu tuż powiem, jak on powiedział za drogo. Więc ani jedna, ani druga metoda nie jest dobra i szybciutko przechodzimy do rozwiązania. Adamie, szybciutko przechodzimy do rozwiązania. Tak, cokolwiek, jakkolwiek by to nie brzmiało, czepianie się ceny, pana mieszkanie jest najdroższe w tej okolicy, jak ktoś pisze i tak dalej, to ja to rozumiem jako po prostu czepianie się ceny, jako wejście na rozmowę za drogo, o cenie. Za drogo, to jest inaczej za drogo. Każdy ma inną kulturę, inne wychowanie, ktoś tam powie, wie pan co, ale to jest troszkę drogo. Zazwyczaj nawet tak muszę powiedzieć, że rzadko tak mówią, że raczej właśnie będą się czepiać, nie? No tak, ale to taka jasna podłoga, powie, nie? Ale generalnie będzie miało do myślenia jedno. Ja też jak idę, powiem wam, zdradzę wam tajemnicę, jak idę kupować żoną spodnie, nie? Dżiny jakieś, kupuję dżiny, patrzę, ty, jak tutaj zajebiście leżą, tutaj, fajnie, bo tu trzy jajeczka z prawej strony, wszystko widać. Jak ty, fajnie, no właśnie, z kapetki, no, fajnie tu ten i patrzę na metce, 9 stóp. Nie, to przecież zdejmuję te spodnie po cichutku i mówię do, czy nie mówię do Arlety, idź powiedz, że za drogo, tylko mówię, idź powiedz za dużo. Zobacz, wymyślam sobie, nie zawsze dzisiaj człowieka stać na to, żeby powiedzieć drugiemu wprost, panie, to jest za drogo. Panie, opuść pan cenę. Albo po prostu kulturowo ludzie są różnie wychowani. Jeden ci powie, wie pan co, to jest troszkę drogo, a drugi powie, o chujałeś pan z tą ceną, przepraszam, zwariowałeś pan z tą ceną, powie coś takiego. Są tacy i są tacy. Nie? To będą mówić różne rzeczy. Co trzeba zrobić, Adam, bo czas nas goni i czas nas goni. Wiesz, ta sytuacja z jeansami, no to jest rzeczywiście u detalicznego bardzo często, nie? I to będzie wymówka, że tam... Ale tutaj, wiecie, tutaj człowiek wchodzi na grunt rozmowy o cenie. Ja jestem zdania, że w ogóle by powiedział, ja się jeszcze zastanowię, jeżeli by stwierdził, ok, nieadekwatne do tej ceny. Powiedział, zastanowię się, ok, proszę, odzwonię i tak dalej. By nie rozmawiał. A ten rozmawia, nie? Teraz tak, przyszedł do nas, znał cenę, bo cena jest ujawniona w ofercie akurat w tym przypadku, więc znał cenę, liczy się z tym, że być może dopuszcza to do zakupu, więc przyszedł do nas, myśmy z nim zrobili całą procedurę. Po pierwsze się po tym naszym badaniu potrzeb zorientował, że oferty, czyli się zakochał, więc de facto on powinien w głowie
jeszcze tam może być elementy badania potrzeb, ty o tym mówiłeś, że jeszcze tam rozmawiacie z ludźmi na miejscu, no bo wiadomo, że można go podpytać, dla kogo szuka mieszkania i tak dalej, żeby po prostu mieć te oddycha. Byliśmy na jedzeniu. Nic strasznego, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, ten klient jest przygotowany do rozmowy o cenie. No i teraz co zrobić? No właśnie, czyli nie kłócić się z klientem, nie obniżać od razu. Proponujemy odpowiedź na obiekcję cenową. Jedną z odpowiedzi, bo słuchajcie, też znowu, przepraszam, no, że się odnosimy do 8-godzinnego szkolenia, no ale tam naprawdę dajemy bardzo dużo. Dajemy co najmniej 4 techniki obrony ceny. Szybko was zapoznamy. Ona będzie stanowiła wzorzec takiego postępowania, takiego, żeby nie zrazić klienta, ale żeby on rzeczywiście racjonalizował. Nam chodzi o proces racjonalizacji, żeby on racjonalizował trochę wyższą cenę niż on chciał zapłacić, czyli musi sobie w sobie znaleźć te argumenty do tego, żeby sobie dopłacić. No i lecimy. I lecimy do Aikido. Aikido, technika Aikido. Obrony ceny. Proszę bardzo, na czym polega? Ale ty jesteś dobrym konferencjerem tutaj. Nie, no, pilnuję cię czasowo. Więc. Mówisz, więc zobaczcie. A klient mówi za drogo. Szybko, za drogo. Błędem było niezgadzanie się z klientem, więc co robimy? Zaskakujemy go. W Aikido w ogóle jako taka, ta nazwa jest marketingowa, ale ona sugeruje, że chcemy mu pokazać, że to dobrze, że ten argument, który on podniósł, jest argumentem nie za tym, żeby nie kupować, tylko właśnie jest argumentem na rzecz tego, żeby kupić. Tak? Czyli chcemy przekręcić myślenie. Chcemy, żeby spojrzał z innej perspektywy, z innej płaszczyzny, nie? Dlatego na start go przygotowujemy. Zaskakujemy go. On mówi, to jest strasznie drogo i czeka na jakiś opór, udowadnianie, że to wcale nie jest drogo, bo jak człowiek to mówi do ciebie, to już się odważył to powiedzieć wiele razy. A ty nie stawiasz oporu, tylko mówisz, ma pan rację. Chodzi o to, żeby go zaskoczyć. Czyli on leci na ciebie, a ty go łapiesz i przyjdziesz dalej. On leci na ciebie z nożem. A bo ty walczyłeś, co? Ty coś chodziłeś na szczytowa. Wiecie co, nie mamy czasu. On leci na ciebie z nożem, a ty sprawiasz, że on dalej biegnie z nożem, tylko teraz już nóż ma w tym. Tak. Czyli zaskakujemy klienta po to, żeby on nie wiedział, co dalej zrobić, był bardziej podatny. Poza tym, popatrzcie, że on nie będzie się przyjmował argumentów od kogoś, kto się z nim kłóci. Wiesz, to jest wrażliwy moment. On ma wydać pieniądze, czasami on myśli, że to na całe życie i tak dalej. O Jezu, jaka rata kredytu. A ty się z nim nie kłócisz, ty jesteś cały czas doradcą, od początku do końca. Badałeś potrzeby, żeby mu pomóc, prezentowałeś mu mieszkanie tak, żeby pokazać perspektywę, to jest uczciwa oferta. No i teraz nie kłócisz się z nim, tylko mówisz, ma pan rację. Nie? No bo rzeczywiście wy te mieszkania macie sprzedawać drożej niż są w okolicy, no duch. Tak, 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 tak. No i teraz dalej. Nie? Czyli ma pan rację, no. Wytwórnia pizzy mówi, że pizza to nic strasznego. Pozdrawiamy wytwórnię pizzy. Ma pan rację i potem, uwaga, wykorzystujecie działanie słowa nie. Wiecie o tym, to już doskonale znam logistyki, że klient nie słyszy, że mózg nie słyszy słowa nie. Mózg jest już, nie myśl teraz o niebieskim markerze. To pierwsze, co robimy, to a co to jest niebieski marker? Nie, tak, nie myśl teraz o tej pizzy, co Wojtek ujadł. Z ananasem. No, a w ogóle nie myśl o pizzy z ananasem. Podobno jak się je pizzę z ananasem, to umiera jeden prawdziwy pizzaiolo na Apolu. Nie, to jest, nie myśl o pizzy z ananasem. Teraz pierwsze, co robimy, to myślimy o pizzy z ananasem. Tak to się dzieje. Dlatego, że nie słyszymy słowa nie, nasz mózg nie rozumie zaprzeczeń. No już zostawiam to, tylko jak to mogę wykorzystać? Mówię, tak, zgadza się. Cena tego mieszkania nie jest najniższa. Co mu zostaje w głowie? W głowie mu zostaje najniższa. I teraz potem stosujesz ten właśnie chwyt Aikido. Jak on będzie brzmiał? I właśnie dlatego. To jest taki zwrot. Czyli nie stosujemy ale. Czyli nie stosujemy ale. Bo ale w domyśle zaprzecza. Tak jest. Czyli stosujemy chociażby takie stwierdzenie, jak Adam powiedział, to jest. I właśnie dlatego. Albo możemy inne zastosować, nie, które jest mówione. Uczymy tylko Aikido. I Romana, ale Azalisz? Azalisz. Aliżby. Mówimy tak, zgadza się, cena nie jest najniższa i właśnie dlatego będzie pan miał nieruchomość, która po pierwsze jest w takiej okolicy, w której będzie pan, nie będzie pan wydawał pieniędzy na środki transportu. Po drugie jest tak przygotowana, że nie będzie pan wydawał pieniędzy na ogrzewanie, nie będzie pan przepłacał na ogrzewaniu. De facto sprawi to, że na końcu pan jeszcze oszczędza. Naprawdę warto zainwestować. Nie? W ten sposób. Albo cena tej inwestycji nie jest najniższa. I właśnie dlatego w przyszłości będzie pan tutaj za 10 lat siedział i mówił, dobrze zrobiłem. I właśnie dlatego ty nie będzie pan już musiał myśleć o zmianie. To mieszkanie jest przygotowane na przyszłość pana rodziny. I właśnie dlatego będzie pan dużo wolnego czasu. Nie musi się pan zastanawiać, gdzie pan będzie pracował, bo wszędzie pan szybko dojedzie. I właśnie dlatego nie musi pan robić w tym mieszkaniu remontu. I właśnie dlatego
to się opłaca. Okay. No wszystko jedno. Generalnie zwracamy uwagę na największe wartości, które niesie to mieszkanie. Chcemy pokazać, że one są powiązane z ceną. Tutaj chciałem się... To jest cena poza moim budżetem, nie dostanę na taką kwotę kredytu. Słuchajcie, z tą obroną ceny to jest tak, że ty się nie musisz martwić o portfel klienta. Bo klienci generalnie w tym momencie bardzo często grają, bardzo często mówią nieprawdę, niestety, bo zwykło się mówić, że nieładnie jest kłamać. Nie? Jest w negocjacji kłamstwo, zostało nazwane inaczej, że to jest blef. Ludzie po prostu blefują i się tego nie wstydzą. Nie? Więc popatrzcie, że jeżeli ktoś mówi, to jest poza jego budżetem i tak dalej, to jest jego wolna wola. Zwykle te budżety są jednak te psychologiczne bardziej, nie? Czyli że ja sobie myślę, że ja mnie nie będzie na wyższą ratę stać, a później się okazuje, że mnie stać na wyższą ratę. Nie? Więc tym się nie przejmujemy. Skupiamy się na tym, żeby dobrze zaprezentować produkt, to jest kluczowe do obrony ceny, bo jeżeli mieszkanie by wyglądało tak samo jak inne w okolicy, które by było tańsze i ty byś tak samo o nim powiedział, no to biorę tańsze. Nie? Ale jeżeli ja widzę tutaj przewagę tego mieszkania, to ja mam za co dopłacać. Więc tutaj tylko pokazujemy, że to naprawdę warto, wzmacniając proces racjonalizacji. Trochę to uproszczamy, natomiast no na potrzeby no właśnie godzinnego spotkania. Webinaru, tak. Słuchajcie, więc tak, żeby to... I potem jeszcze ewentualnie przechodzisz do drugiej techniki obrony ceny i dopiero wtedy ewentualnie proponujesz jakąś propozycję rabatową, ale też szybko to zrobię, uprzedzę, tylko powiem efekt, ale też nie, że ty sobie zejdziesz z ceny, tylko na przykład coś za coś. Że na przykład w takim razie, jeżeli dzisiaj podpiszemy jakąś umowę przed wstępem, tak? Albo dzisiaj jakąś deklarację państwo złożycie, nie? Coś takiego. Albo dzisiaj jakąś zaliczkę państwo ustawicie. Czyli coś za coś, nie? Nie tak, że o sobie to rabacie. Podsumowując, takie cztery momenty, w których w grę wchodzą wasze umiejętności sprzedażowe podczas sprzedaży nieruchomości, w sensie spotkania z klientem. Pierwszy moment to jest moment kontaktu z klientem, on dzwoni z ogłoszenia. To jest tutaj moment kluczowy. Drugi moment, kiedy się spotykacie i szybko musisz zbudować zaufanie i sympatię. Konkretne techniki szybkiego budowania sympatii, zaufania. Dalej moment prezentacji oferty, więc mamy cechę korzyściową, wywoływanie pragnienia posiadania i następnie techniki obrony ceny wraz z negocjacjami. To są cztery bardzo konkretne rzeczy, których potrzebujecie. I tylko to, co mogę jedynie w tym momencie powiedzieć, uwierzcie mi, no i tak w godzinę, ponad godzinę powiedzieliśmy sporo. Podczas tego 31 marca, podczas szkolenia Wojtka, będziemy mieli 8 godzin i będziemy chcieli ćwiczyć na waszych bardzo konkretnych nieruchomościach, które ze sobą przywieźcie na swoich zdjęciach. Będziemy robić case'y, będziemy ćwiczyć, chcemy, żebyście ćwiczyli i oprowadzali nas po waszej nieruchomości. To wy będziecie nam ją sprzedawać. Tak, Kamil pisze, klient zawsze gra. No i Kamil ma doświadczenie, nie? Sprzedał tam trochę mieszkań, pchnął, trochę zrobił, więc tak jest. Klienci mówią, że nie mają kasy, a płacą. Mówią, że to niedopuszczalne, a dopuszczalne. Tak. Dobra, to może się tylko odnoszę. Mówicie, ja nic nie powiedziałem. Tylko odnoszę tego... Tak, dysonans masz tak. Odnoszę tego, co powiedział Kamil. No dobra, już to odpowiedź. Co powiedział Kamil? Nie, powiedział, że klient zawsze gra. Ja miałem takiego profesora kiedyś z historii kościoła, bo miałem historię kościoła na studiach, który mówił, kuria koszalińsko koło Brzeska. Jak mówi, że bierze, to bierze. A jak mówi, że daje, to mówi. Ja chciałbym powiedzieć, że klient jest jak kuria koszalińsko koło Brzeska. Jak klient mówi, że jest za drogo, to nie znaczy, że jest za drogo. Tylko, że to klient mówi, że jest za drogo, a to jest zdecydowana różnica. To tak tylko... Wszystkie techniki, które usłyszycie 31 marca, to jest niedziela, na trzecim etapie, będziemy potem sobie stosować w praktyce na twoim mieszkaniu. Zazwyczaj my przyjmujemy taką, znaczy ja przyjmuję taką zasadę, że ty później rozmowę telefoniczną nagrywasz, przesyłasz mi, analizujemy, gdzie były zastosowane te techniki, gdzie mogłeś zrobić lepiej, a gdzie gorzej. Na tym polega mój mentoring i wsparcie. Potem na mieszkaniu prezentację ty również nagrywasz i zastanawiamy się, jak mógłbyś tą prezentację lepiej poprowadzić. Taka jest moja rola. Natomiast ja na koniec dodam jeszcze dwie rzeczy, bo bardzo często zdarza się, że po odwiedzinach klientów na twoim mieszkaniu i tak mija 3 tygodnie, mieszkanie odwiedziło 16 klientów, a ty dalej zastanawiasz się, czemu to mieszkanie jest jeszcze niesprzedane i mówisz, coś jest nie tak. Jeżeli przeanalizowaliśmy to i to dalej nie skutkuje, to oczywiście mamy następne kroki, które podejmujemy. Jednym z takich moich ulubionych to jest oczywiście zadzwonienie do klienta i zapytanie już kilka dni później, o co kaman? Tak w skrócie, niektórzy mówią, ale zaraz, to my mamy dzwonić i pokazywać klientowi, że nam zależy,
Właściwie sytuacja jest taka, że z moich badań wynika, że jeżeli w 3 dni po prezentacji mieszkania klient nie oddzwoni do ciebie z konkretną propozycją, to już nie oddzwoni. I my robiliśmy takie badania, gdzie po tych 3 dniach dzwoniliśmy do klientów i co ciekawego, takie 2 najfajniejsze odpowiedzi. Kurczę, no gdzieś posiadałem pana numer. Więc ja zachęcam spisywać numery, dzwonić do klientów, pytać o co chodzi. Oczywiście podczas rozmowy z klientem zadajemy tam kilka podstawowych pytań, czyli jak się podobało mieszkanie, czy myślał pan o tym, żeby sfinalizować transakcję. Nawet wprost możemy zapytać, a jak klient mówi nawet nie, to pytamy jeszcze, zadajemy trzecie pytanie, to jest, a co by mogłoby sprawić, żeby to mieszkanie chciał pan kupić, czyli co by się musiało stać. I klient tutaj się otwiera, bo może oczywiście powiedzieć o cenie, a może zwrócić uwagę, że no, zamontował pan piekarnik, okap i kuchenkę Amiki, a ja sobie wyobrażałem, że moje mieszkanie będzie miało Samsunga sprzęt, więc to odpada, bo nie ma Samsunga i klient jakby nie może przeskoczyć tej bariery, że dla nas wymiana Amiki na Samsunga to jest wstrzyknięcie palcem, byleby dzisiaj tylko... Stary legionista. Byle podpisać tylko umowę, więc dzwonię, my zadajemy te pytania i analizujemy, chociaż jedno z tych pytań głównych to jest, co tam u pana słychać, on oczywiście odpowiada pierwsze, zgubiłem do pana numer i teraz uwaga, jeżeli ty nie zadzwonisz do klienta, to może się okazać, że on nie kupił twojego mieszkania, bo po prostu prodajcy powód zgubił numer, ty nie dzwoniłeś do niego, bo bałeś się, że ujawnisz jakby tutaj swoją wolę chęci zakupu, klient rozpozna, że tobie zależy. Tak, maksymalnie 3 dni, nie czekajcie, czyli dłużej niż 3 dni to już spadają emocje totalnie zakupowe. Czyli do 3 dni, jak klient nie dzwoni, to wy czy dzwonicie, nie? I druga rzecz to jest najfajniejsza odpowiedź, a właśnie miałem do pana zadzwonić, wiecie, dzisiaj wszyscy są zabiegani. Wyobraź sobie, klient obejrzał mieszkania, ma 3 lub 4 alternatywy, zastanawia się nad tym lub na twoim. Tam ci nie dzwonią, no bo każdy się boi, że ujawni, że mu zależy, ale ty nawet dzwonisz. Pozyskujesz sobie sympatię klienta. Pokazujesz, że jesteś tą osobą, której zależy na transakcji. I nagle okazuje się, że facet mówi, dobra, no to wezmę, kupię pana, bo polubiłem pana, bo fajnie, bo pan się zainteresował. Bardzo często ta jedna kropla może ten dzban przelać w pozytywną stronę, czyli klient powie, dobra, no podejmuję tą decyzję, bo pan właśnie zadzwonił, bo panu zależy. Może się okazać, że te twoje starania przekują się właśnie... Tak. Patrz, jak u ciebie uczestnicy też czasami robią mieszkanie, nawet jak nie znajdą takiej perły tam na start, nie? To biorą nawet coś, powiedzmy, co troszeczkę wykracza cenowo, mówił, bo robił to dla doświadczenia, tak? I robił to pierwsze mieszkanie. Tak, niektórzy mówią, nie zależy mi, żeby zarobić 60, wystarczy, zrobię 15. I tak zarabiają, ale robił to dla doświadczenia, nawet z taką perspektywą, że najwyżej nie zarobię, nie? A popatrzcie, że kurczę, co nam przeszkadza, jak na przykład nam się w pierwszym rzucie nie sprzedało mieszkanie? Zrobić te telefony dla doświadczenia, żeby zobaczyć, jak to u nas, co oni będą nam odpowiadali, czym się to skończy. Najwyżej wyrobimy sobie własne przekonanie, ale będziemy jeszcze bardziej bogaci w doświadczenie i kurczę, no i będziemy przy kolejnym mieszkaniu mądrzejsi, nie? Przy sprzedaży. To jest naprawdę, zadzwonić to tylko jest bariera psychologiczna, ale nawet sprawdzić, a co będzie, nie? Tutaj ja oczywiście każdy to by w swoim stylu wykonał, ja bym uzasadnił, dlaczego ja dzwonię. Na przykład bym wymyślił to, że mówię pan co, bo teraz będę robił kolejny, dzwonił do mnie kolejni ludzie, chcą się umawiać, a ja chcę sprawdzić po prostu, czy przypadkiem któryś z tych, który oglądał, tam było 5 osób, czy przypadkiem nie zgubił telefonu albo nie myślę o finalizacji. Dzwonię, ponieważ nie, myślę, to czasami się zdarza, że ktoś zgubił mi telefon, dzwonię, żeby zapytać, jak się podobało mieszkanie. Na tej Uwaga, tu na Facebooku przewija się jeden gość, który cały czas komentuje, a jest to mianowicie Kamil Siedlecki. 30 mieszkań kupionych w rok, 20 sprzedanych. Kamil pokazuje nam, jak optymalizuje swój biznes, gdy robi bardzo dużo nieruchomości. 3-4 marca, czyli za tydzień, widzimy się z Kamilem na 4 etapie. 4 etap został specjalnie stworzony dla tych, którzy już poszli poziom wyżej. Nie chcą podstaw, ale zaawansowane techniki, więc Kamil tutaj reklamuje to nasze szkolenie, na którym będziesz opowiadał o swoich technikach. Kamil ma taką fajną jedną z technik, albo dwie powiem. Kamil na przykład kupił limuzynę, zarąbistą furę i jedzie po klientów, przywozi ich, wjeżdża do garażu podziemnego, tą fajną limuzyną, już pokazuje im, bo wiecie, że świat za szyb pięknego samochodu wygląda całkowicie inaczej. Przywozi klientów do mieszkania, wprowadza ich, pokazuje mieszkanie i już wybiera jakby dobre
fajne. No to jakiś segment klienta musi być odpowiedni. Musi być odpowiedni. Tak, Kamil teraz specjalizuje się na takim pierwotnym, w apartamentach trochę droższych. Mm-hmm. Będziemy o tym mówić na szkoleniu. Więc to jest kolejne szkolenie, o którym dzisiaj mówimy. Ale Kamil też na przykład z Mikołajki i na święta zrobił po prostu taki numer, że wykupił reklamę w Radiu SK i zapraszał ludzi, żeby przychodzili do niego na mieszkanie, bo będzie siedział Mikołaj. Gdzieś będzie można sobie z Mikołajem zrobić zdjęcie. Masa ludzi przychodziła, a przy okazji prezentował mieszkanie. Walentynki? Nie, walentynki. Boże Narodzenie, a, czy Mikołaj. Nie, bo mówiłeś o walentynkach. Wojtek, no, jak już tak reklamujesz Kamila, to my mamy prezent dla uczestników naszego webinaru. Dobrze, to przechodzimy do waszego prezentu. Dziękuję ci bardzo. Ale żeby przetrzymać troszkę widzów i zastanowić się, jaki prezent dla nich przygotowaliście, to jeszcze jedna rzecz. Ja na przykład stosuję taką technikę, że drukuję drukowane zdjęcia na drukarce atramentowej. Mhm. I jak klient przychodzi, to zapisuję mu numer telefonu z tyłu, daję mu 3 zdjęcia. On jak wraca do domu, rzuca sobie na stół i cały czas na te zdjęcia patrzy. I chodzi, ogląda inne mieszkania, ale tylko do domu wraca i widzi moje zdjęcia. Więc ja... Przypominają się te emocje, które były podczas oglądania mieszkania. Wiele takich technik będziemy omawiać 31 marca, więc zachęcamy was. A teraz niespodzianka przygotowana przez Romana i Adama. To jest slajd numer 52. 52, jest. To nie jest ten. Nie ten? Nie, mówiłem, to Michał mówił, że miał... No ale ja. No mówiłem, że on mówi slajd 52, Wojtek, jesteście na slajdzie. Ci, ale patrzcie, on tu nie ma więcej slajd. No widzisz, ja wiedziałem, że on... Nie, puśćcie mnie, bliżej on tego. Wojtek, poprawi. Zaraz spróbuję, bo... Bo tu, to, dobrze, tam, bo to jest maraton. To powiedzcie jeszcze, co ja gram? Szukaj, tam było takie pytanie, jeszcze wcześniej ktoś apelował o to, że bo jest z kolegą robi mieszkania i że nie chce udawać partnerów, nie? Raz się pocałowali, inni się skrzywili i tak dalej. Słuchajcie, ja jestem za tym, znaczy co kto, no bo wszystko może być skuteczne. Ja jestem za tym, głupio mi się mówi, jak nie widać, ale to będę mówił tutaj, kamerę, na chwilę się. Ja jestem za tym, że usługa akurat wykańczania mieszkań, to jest normalna usługa, za którą warto zapłacić bardziej niż za pośrednictwo, na przykład sprzedaży mieszkania, nie? Jak ludzie biorą sobie, są w stanie zapłacić 4% za agencję nieruchomości, za to, że ich przyprowadzi do mieszkania, którego nie zna, no to naprawdę za to, że ktoś im wykończy, zdjął z nich tą perspektywę szukania ekipy remontowej, wybieranie tego wszystkiego, wszystkich przewidzianych jakichś rzeczy typu grzejniki, które trzeba zamrozić i tak dalej, to jest normalna perspektywa, to jest normalna usługa, za którą warto zapłacić, więc ja bym się chyba nie krył z tym, że po prostu, że to jest mój biznes, ja w ten sposób prowadzę firmę, że wyszukuję mieszkania, które wykańczam pod ludzi. Tych mieszkań mam sporo i to jest normalna usługa, nie? Dobra, skoro Wojtek nie może znaleźć z naszego slajdu 52, to może Wojtek powiemy i... A w tych zakładkach slajdu 52? O, tutaj, słuchajcie, jest. Wow. O, widzisz. Jest, to ten trzeci. Proszę bardzo. Nasz slajd, dobra. Żeśmy się narobili za Adamem, to fajnie, żebyście zobaczyli. Jest, tak jest. Słuchajcie, dzisiaj do 23.59 na naszej stronie alfianco.pl/sklep macie wszystkie nasze produkty, nie tylko audiobooki, ale płyty, CD audio, książki, wszystko cokolwiek chcecie macie na 50% rabacie. Tylko trzeba tam podczas zakupu wpisać kod rabatowy WIN2019. Obojętnie czy małą czy dużą literą webmaster był przygotowany, że jakby ktoś chciał małą czy dużą, to kod zadziała. Dzisiaj do 23.59 możecie wejść. Tak, jeżeli chodzi o nieruchomości, to tam mamy i audiobooki, i książki. Wszystkie książki są też w postaci audiobooków. Z takich rzeczy, które warto mieć, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to techniki obrony ceny, nasza czerwona książka. Jeżeli chcecie też szybkie budowanie relacji zaufania, to jest pierwsze skrzypce Adama książka. Czy w postaci książki, czy audiobooka, to sobie weźcie. Dalej prezentacja oferty, wszystko co jest, storytelling, wszystkie storytelling rzeczy, które są, wszystkie rzeczy, które chcecie. Macie co? Idźcie, moją ulubioną książką jest Buszujący w zbożu, Salingera. To wy wchodźcie dzisiaj, bądźcie buszujący w sklepie Alfianko. Tak jak widzicie tutaj na slajdzie, wszystko macie za 50% ceny do 23.59 i tam się wtedy kończy. Będzie nas miło was naszym. Jeden z produktów, który ja chciałbym polecić, to jest mianowicie wasz spektakl, który kiedy będzie? Ale to nie, to nie maju. Ale w maju. Ale w maju. Bardzo fajnie. Słuchajcie,
ktoś zapytał, czy strefę nieruchomości macie, strefę nieruchomości można kupić w sklepie rentiera, jest czwarty numer. Dzisiaj to, ja bym pokazał drugą stronę jeszcze, proszę bardzo. A, to jest stylistka, która ubiera biznesmenów, natomiast tutaj mamy wiele osób na okładce, mamy Pawła Albrechta, mamy Jakuba Migla, mamy Mario Budowlańca, który ma fajny kanał na YouTubie, no i też moje porady, dzisiaj wyszła strefa nieruchomości, można kupować w naszym sklepie rentiera, więc jakbyście chcieli, to też oczywiście zapraszamy, a w następnym numerze bardzo fajny artykuł o negocjacjach przygotują Roman i Adam, więc zachęcamy. Jeśli czas pozwoli. Dobrze, no przechodzimy w takim razie do pytań i odpowiedzi. Odpowiemy na pytania i odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli tylko proszę macie pytania, jakie macie pytania? Nawet, jeżeli coś nie mamy, słuchajcie, proszę bardzo. Prosimy o lekki wymiar kary, dlatego że dzisiaj skończyliśmy szkolenie o 17 i jutro o 9 w Warszawie zaczynamy szkolenie. Więc za chwilę będziemy wracać, ale jeżeli jeszcze chce. Więc mamy 10 pytań, pierwszych odpowiadamy. Pierwsze pytanie. Czy to mieszkanie na handel? Jak odpowiadacie? To dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Ja uważam, że nie ma co to znaczyć na handel. To znaczy, ja je przygotowałem do tego, żeby je sprzedać. Tak. Nie, no to ja wszystkie są na handel, które są w sprzedaży. Ja uważam, że nie ma w tym nic złego, żeby się przyznać do tego. Bo jest szkoła, ja pamiętam, jak Wojtek uczył i mówił, wie pani co, ja to mieszkanie robiłem dla siebie, natomiast życiowe losy spowodowały, że no dzisiaj muszę się go niestety pozbyć. Ja uważam, ja jestem takim, kurczę, zwolennikiem prawa. Ja mówię, wie pani co, ja od czasu do czasu żyję z tego, że uwielbiam nieruchomości. Ja się tym bawię. Przygotowuję tak, żeby ludzie mieli wspaniałą nieruchomość, za którą będą mi wdzięczni. I to jest akurat taka nieruchomość. Ja jestem przekonany, że powiedzenie prawdy nic nikomu nie szkodzi. To, że ty sprzedajesz nieruchomość, w sensie z tego żyjesz, moim zdaniem ci niczym nie umniejsza. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to pytanie sprawia, że wskakują ci na twarz rumieńce. Jakoś tak dziwnie jesteśmy zaprogramowani, że po tym pytaniu mówimy, kurna, rozpracowali nas. Mamy takie, przyłapali nas na gorącym uczynku. W miarę upływu czasu nie będziesz to przeszkadzać. Ty sam musisz wyczuć, co dla ciebie jest lepsze. Czy idziesz właśnie w szkołę odchodką, gdzie mówisz wprost, okej, to ja się tym zajmuję i zmieniam rzeczywistość wokół nas. Czy raczej mówisz, nie, to było dla pracownika, ale niestety zmieniły się plany, pracownika nie ma i sprzedaje. Możesz różne historie układać, w zależności w czym się dobrze czujesz. Wiedz tylko, że im bardziej zapędzisz się i zapętlisz i gdzieś tam zabierzesz będziesz kozirów, kłamać. Może być problem, że... A później tracisz na wiarygodności, jak coś nie zaskoczy, będziesz musiał... A tak fajnie, zobacz, jeżeli będą zadowoleni z twojej nieruchomości, bo ją fajnie przygotowałeś, to oni przychodzą sąsiedzi, rodzina, znajomi. Mówią, ty chuj, a kto ci w ogóle to sprzedał? A taki pan, który takie rzeczy robi. No i zobacz, w ten sposób masz następnego klienta, następnego i następnego. Poszerzasz sobie rynek. Dlaczego? Szczególnie, że to się broni, bo jeżeli byśmy podali jakąś cenę startową, by powiedzieli, ile kosztuje wykończenie mieszkania i tak dalej, to jest normalna usługa, która powoduje, że jest opłacalna. Roman teraz znikł. A na przykład w życiu, w życiu może wam się zdarzyć tak, że potem spotkacie jego rodziny przy następnym mieszkaniu, bo ten miał taki wiesz losowy, ten mówi, to już czwarty losowy ten w tym roku, także na niego uważaj. No. Ja tylko powiem skąd to wynika, no w ogóle to pytanie, no bo tak, można byłoby, ale problem jest inny. To znaczy ty jak sprzedajesz jako przedsiębiorca, jesteś odbierany jako handlarz. Mhm. Jak sprzedajesz jako przedsiębiorca, inni ci postrzegają, no szkurnia, Polak, cwaniak zarobił na tobie, już chce zarobić. Ponadto, jak sprzedajesz jako przedsiębiorca, wiążą się z tym pewne aspekty prawne, chociażby to, że wchodzimy w nieodwołalną rękojmię, która przysługuje z góry, tak jak bez zaprzeczeń. Tak? Nie można w ogóle wyłączyć tej rękojmi, bo jak sprzedajesz jako osoba fizyczna osobie fizycznej, to można było wyłączyć rękojmię. Więc niektórzy tego unikają, nie chcą się przyznawać. No i idą w kierunku wymyślania różnych historii, ale kto bystrzejszy, a ty słabo zagrasz, to wychodzi. I potem jest to słabe. Więc musisz być naprawdę mistrzem, że masz wszystko poukładane od początku do końca i nie ma takiej możliwości, że cię ktoś zagnie. Popatrzcie, wystarczy powiedzieć, że tak, to mieszkanie jest przygotowane do sprzedaży, ja je wyremontowałem pod... Ja się pasjonuję nieruchomościami, to jest moja pasja. No właśnie. Zamieńcie biznes w pasję, mówcie o swojej pasji. To jest fajnie, ja uwielbiam kupować od pasjonatów. Tak, tutaj ktoś pisze i tam następne pytanie, czyli pan tutaj nie mieszkał. Tak jak panu powiedziałem, ja się specjalizuję w tym, że po prostu remontuję mieszkania, których inni nie potrafią remontować, znają dość ekipy, nie znają się na tym. Ja je remontuję i rzeczywiście na tym
Można by pójść w taką lekką ściemę, ja to nazywam. Czyli można. Z jednej strony potwierdzić, że to się robi, ale z drugiej strony uzasadnić. Czyli moja ciotka miała na sprzedaż mieszkanie, ja pomyślałem, że od niej odkupię, wyremontuję, bo chcę się tym zajmować i to jest dla mnie pasja. Więc no jest taka sytuacja, jaka jest i faktycznie to mieszkanie jest przygotowane na sprzedaż. I godzimy jakby te dwie czynności. Czyli to nie jest tak, że jesteś handlarzem, robisz to z pasji. Przejąłeś to od ciotki, czy od kogoś innego. Przejąłeś na dobrych warunkach. Tutaj jest ryzyko, że klient oceni cię, kurczę, to on przycina na mnie. Znaczy, jak oceni, no to wiesz, no to tak oceni. Jest tutaj coś położone na wadze, masz wspaniałe mieszkanie, nie musisz remontować. Warto jest nie odpowiadać tylko tak lub nie, tylko tak i dopowiadać tutaj cały. I ja się w tym specjalizuję, żeby wykańczać, bo wie pan, teraz jest z ekipami remontowymi na rynku takie bagno, jeszcze materiały budowlane, to są w różnych cenach, można kupić, ludzie przepłacają. Ja to wykańczam tak, żeby było na wysokim poziomie, żeby nikt nie miał problemu z ekipą. No w tym się specjalizuję. Jak ktoś lubi ściemę, w sensie, że się nie, nic mu to nie przeszkadza, no to może powiedzieć tak, on mówi, no, pan tu nie mieszkał, ty mówisz, no ja tutaj nie mieszkałem, to mieszkanie rzeczywiście jest od zaprzyjaźnionych osób albo od rodziny, natomiast ja się specjalizuję w remoncie i tak dalej. To po prostu warto uzupełniać o dodatkowe informacje. On to zważy, czy mu to przeszkadza, czy nie. Jak jest dobra propozycja, to nie przeszkadza ludziom nawet. Wiecie, wam nie przeszkadza, wielu z was nie przeszkadza, że ktoś, nie wiem, że w mieszkaniu ktoś strzedł na przykład, nie? Jak jest dobra propozycja, to różne rzeczy przestają przeszkadzać. No i tyle. No. Tu na Facebooku mamy komentarz oczywiście Kamila, który mówi, że on stworzył markę Wymarzone Mieszkania i już z góry jakby oświadcza wszystkim, że tak, on handluje tymi mieszkaniami, ale robi to we wspaniały sposób i już ta marka zachęca do tego, żeby klienta zachęcić do zakupu. Tym bardziej, że pasja przy sprzedaży często pada to stwierdzenie i to jest dobre. Jak radzić się prezentować mieszkanie do montu? Tak samo jak normalnie, to znaczy tą samą techniką. No wiadomo, że nie mamy tych elementów niektórych, które byśmy prezentowali, wanny, nie wanny, nie? Więc bardziej się skupiamy na lokalizacji, co z tego wynika, jaka perspektywa, zależy jeszcze komu sprzedajemy, to komunikaty różne będą, czy tam różne korzyści. Ale dokładnie, ta sama technika. Czyli rozkład, tam nie wiem, lokalizacja, w okolicy co jest, no perspektywę tego, jakby co to mieszkanie ale będzie. Ale dokładnie wykorzystując tą samą technikę, czyli sekwencja cecha, korzyść, obraz. Nie? To jest dokładnie ta sama sekwencja, tylko inne będą korzyści, inne będą obrazy. Oczywiście, bo inne będą też cechy. Nie? To tyle. Tak jest. Pszczyna nas wita, Gliwice nas witają. Witamy serdecznie. Wojtku, będziemy musieli spadać. Nie? Jeszcze mamy trochę drogi przed sobą. Od rana praca. Z naszej strony, Wojtek, bardzo ci serdecznie dziękujemy za to, że nas zaprosiłeś. Jesteśmy pierwszy raz u ciebie na webinarze. Ja myślę, że możemy to gdzieś tam... Mi się podoba to odpowiadanie na pytania. Tak, to jest bardzo angażujące. Czuję się potrzebny, wiesz, a tak wracam się, czuję niepotrzebny. Dobra, to ostatnie, no, jak zakończyć prezentację. Jak zakończyć? Bo nie mówiliśmy. Nie mówiliśmy. Prezentację najlepiej zakończyć tak zwanym pytaniem sądującym, tak? Czyli jak, znaczy wiecie, jak oprowadzacie klienta po mieszkaniu i widać jego najaranie, widać te jego emocje, no to od razu bym próbował finalizować. To co, proszę mi powiedzieć, jakich jeszcze informacji pan potrzebuje, żebyśmy mogli szybko zakończyć, czyli jakaś próba finalizacji, albo pytanie sądujące. Co pan o tym sądzi? Co pan na to? Co pan o tym myśli? Nie? Czyli pytanie otwarte, nie tam jak się, albo jak się podoba na przykład. To też może być tak przy tym mieszkaniu. Po co? Po to, żeby uzyskać ewentualnie jakieś wątpliwości, które gdzieś tam w nim siedzą. Jeżeli on wam tych wątpliwości nie wypowie, to nie będziecie mieli z czym walczyć, nie będziecie w stanie zareagować i odpowiedzieć. Więc lepiej usłyszeć wątpliwości, niż nie usłyszeć, wyjść i zostać w niewiedzy. Co pan o tym sądzi? Co pan na to? Jak to, Wojtku, u ciebie wygląda z perspektywy właśnie sprzedającego mieszkania na przykład? Ludzie od razu, w jakim stopniu ludzie od razu są zdecydowani kupić, w sensie, a w jakim potrzebują przemyśleć na przykład? Właściwie w większości przypadków jest tak, że to my musimy zadawać o klienta, to my musimy się upomnieć, to oni muszą mieć czas na myślenia. To tylko z naszej strony jest tak, że jak my kupujemy, bo raczej wpadamy na te mieszkania, które już z góry nas interesują, to jest kwestia negocjacji, to nam zależy i szybko zamykamy. Tam jesteście gotowi, że to w waszym interesie jest sfinalizowanie. Natomiast z drugą stronę, jak sprzedaż idzie za szybko, to faktycznie chyba cena jest za niska. Czasami jest to fuks. Ale z góry raczej nastawiajcie się, że chwilę ta sprzedaż powinna potrwać. To nie jest tak. Więc moglibyśmy taką finalizację dopasować, wiecie, coś w stylu, że
pytamy o opinię, co pan o tym sądzi i dajemy mu czas i mówimy mu ile... I tutaj nawet możemy uprzedzić. I ewentualnie powiedzieć mu ile osób jeszcze tam zwiedza, że po prostu z pierwszą osobą, z którą się dogadasz, to sprzedajesz, nie? Oczywiście możesz też wprost zadać pytanie. Po prezentacji przed wyjściem, kiedy już zakłada kalosze z powrotem, żeby iść. Mhm. O, bardzo fajna też rzecz, którą Kamil stosuje, nakłania klientów, żeby ściągali buty, jak odwiedzają twoje mieszkanie. Jak się zapisać na szkolenie ze sprzedaży mieszkań, czy będą kolejne edycje? To jest ten trzeci etap, tak? Tak, czyli piszcie do mnie na maila info@wojciech.pl albo jakikolwiek, i tak ja wszystkie sprawdzam maile i szczegóły prześlę, gdzie, co i jak. Zresztą po tym webinarze wszyscy, którzy byli na Click Meetingu, to dostaną maila z informacjami, co, gdzie, jak i z prezentami. A ci, którzy obserwują nas na Facebooku, to oczywiście zapraszam do sklepu Rentiera, tam też można wykupić sobie dostęp do tego trzeciego etapu. No a ci, którzy są na mentoringu moim rocznym, no to już tam w umowie to mamy określone, nie? Słuchajcie, Wojtek, ja jeszcze bardzo przepraszam, bo widzę, że na tym naszym slajdzie nie ma tej informacji. Ja wiem, że webinar jest nagrywany i potem będzie odtwarzany. Dzisiaj jest środa. Środa, ale kto... Nie, wtorek dzisiaj. Że wtorek, dzisiaj jest 26. Że ten sklep i ta promocja, którą widzicie, a nie oglądacie tego 26 we wtorek, to jest nieaktualne. Tak? Nie, to, nie, że to jest tylko dzisiaj 26 lutego do 23.59. To też z takim względem, bo pierwszy raz jesteśmy u Wojtka, chcielibyśmy jakoś tak fajnie zaistnieć wśród was. To tyle. To co, my dziękujemy, Wojtek. Tak, dziękujemy serdecznie. Kamil i wszyscy, których znamy. Bo Kamil napisał, że mówimy prawdę. Kamila znamy, więc ci, Kamil, bardzo serdecznie dziękuję. Fajnie się z tobą współpracowało w maratonie. Widzieliśmy Adam Grzymski, tak? To też bardzo dziękujemy, też się znamy. Nie tylko wszystkim liderom, którzy byli, których znamy osobiście, bardzo dziękujemy. Grzesiu Prochalski się pojawiał, że spotkanie regionalne ma w Katowicach, www.szkolenia.wiwn.pl, tam są terminy szkoleń. Bardzo wam dziękujemy za wszystko i czekamy na was ewentualnie 31 marca, tam trochę więcej, dużo więcej, szerzej i na konkretnych przykładach, sytuacjach. Super, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich i do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.